ja będę miał tą przyjemność poprowadzić tę sesję. Witam serdecznie pana wójta, witam radnych, sołtysów, witam radnych powiatowych, dyrektorów szkół, a także wszystkich zaproszonych gości na dzisiejszą sesję. Witam serdecznie. Szanowni radni, czy wszyscy dostali i przeczytali porządek dzisiejszych obrad? Jest jedna uwaga tutaj od pani skarbnik, żeby w punkcie drugim dodać punkt 2a. Będzie to uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Giłów. Czy poza tą jedną zmianą jakieś uwagi szanowni radni mają do, co do porządku? Radny Radek. Chciałem zgłosić taką zamianę punktów 4 z 5, bo jest wieloletnia prognoza finansowania wynika jednoznacznie z budżetu przyjętego, więc powinno to być w odwrotnej kolejności. Dobrze, poprosimy jakby pani skarbnik, żeby wytłumaczyła, czemu tak jest w porządku obrad. Musi pozostać wieloletnia prognoza finansowa, następnie zmiany w budżecie. Czy budżet? Tak jak już powiedziałam państwu na ostatnim spotkaniu, wieloletnia prognoza finansowa i budżet to są jeden wspólny dokument. I najpierw w hierarchii jest podejmowanie wieloletniej prognozy finansowej, natomiast dalej budżetu, czy też zmiany w budżecie. Panie radny, czy to zastanowuje, czy poddać pod głosowanie? Może być, dobrze. Więc kto jest za przyjęciem porządku obrad z dodaniem tego punktu 2a? Proszę o podniesienie ręki. Marek, będziemy to wyszli. Nie. Dobrze. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek przyjęty jednogłośnie. Tak jak wspomniałem, 14 radnych bierze udział w dzisiejszych obradach. Punkt drugi, trzeci, też pana będzie teraz. Pani skarbnik, prosimy o przedstawienie. Szanowni państwo, przechodzimy do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Giłów. Z czego pojawił się ten projekt na dzisiejszej sesji? Ten projekt pojawił się między innymi z uwagi na to, że należy uwzględnić w wykazie przedsięwzięć takie zadanie, jakim jest odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Giłów i Słubica. I w związku z tym, że to działanie rozciąga się w czasie, miało być zakończone w roku 2018, jednak nie zostanie zakończone z uwagi na takie względy techniczne i będziemy je kontynuować w roku 2019. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie tego zadania jako przedsięwzięcie do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. I stąd też zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Giłów. I w paragrafie pierwszym czytamy, że zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 170 z dnia 19 grudnia 2017 roku. W paragrafie drugim zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały nr 170 z dnia 19 grudnia. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W roku 2018 przede wszystkim zaktualizowano dochody ogółem, którą stanowią wartość 36 548 387 zł. Zaktualizowano planowane wydatki ogółem, czyli wartość 38 323 878 zł. W latach 2020-2027 zaktualizowano również dochody i wydatki bieżące związane ze zwiększeniem dochodów za odpłatność zagospodarowania odpadami komunalnymi. I tak jak już powiedziałam na wstępie, w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wprowadzamy przedsięwzięcie pod nazwą odnawialne źródło energii dla mieszkańców budynków użyteczności publicznej w gminie Giłów i Słubica. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie gminy Giłów i Słubica, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, realizacja w latach 2018-2019, rok
2018 kończymy nakładami finansowymi w kwocie 4 509 780 zł. Natomiast nakłady finansowe wstępne nie jeszcze nie pełne, to jest wartość 105 837 zł. Całkowite planowane łączne nakłady finansowe na chwilę obecną to jest 4 615 617 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W międzyczasie przewodniczący proboszcz, witamy serdecznie. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały, którą przedstawiła pani skarbnik. Szanowni radni, nie ma, więc przystępujemy do głosowania. Arek teraz ze sprzętem. Kto jest za przyjęciem uchwały? Czy wszyscy mają włączone tablety? Czy tam się już znaleźć? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Widzą państwo wynik głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Tak, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Co? Punkt trzeci z porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Jów na 2018 rok. Także panią skarbnik poproszę o przedstawienie. Szanowni państwo, projekt tej uchwały jest uchwałą czyszczącą, zamykającą plan roku 2018. I w paragrafie, w paragrafie pierwszym zwiększamy dochody bieżące budżetu o kwotę 28 153 zł, natomiast zmniejszamy dochody bieżące budżetu o kwotę 16 700. Przy czym dochody budżetu po zmianach to wartość 36 548 387 zł. W paragrafie drugim czytamy, że zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 75 850 zł i zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 87 303 tysiące zł. Wydatki budżetu ogółem po zmianach to wartość 38 323 878 zł. W paragrafie trzecim wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nie objęte załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Przejdziemy, szanowni państwo, teraz do objaśnień. W zakresie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 28 153 zł to są zwiększenia planów z tytułu wynajmu z najmu dzierżawy składników majątkowych w zakresie łowiectwa 1000 zł, w zakresie usług pozostałych w dziale gospodarki nieruchomościami 1300, wpływy z pozostałych odsetek 2000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne 5000, osoby prawne 10000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 3000 zł. W zakresie obsługi stołówki szkolnej, wpływy za obiady 3000 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 1400 zł, kwota 1453 zł, to są środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw. I to zwiększenie dokonano na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2018 roku.
zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Iłów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w programie Asystent Rodziny Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej na rok 2018. Natomiast zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 16 700 dotyczą wpływu z pozostałych odsetek 5300, wpływu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 000 zł i wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 1400 zł. Natomiast po stronie wydatkowej, wydatków bieżących, dochodzą takie zmiany w zakresie zmniejszenia pozostałości planów i uzupełnienia pozostałości planów tam, gdzie na chwilę obecną te plany są konieczne do zabezpieczenia czy też pokrycia jakichś zobowiązań finansowych. I w dziale 400 to są wynagrodzenia osobowe 2000 i na ubezpieczenie społeczne 1000 zł, zakup usług remontowych 7000, podatek od towarów i usług 4000 zł. W zakresie ochrony zdrowia zakup materiałów i wyposażenia 1000 zł, w zakresie dowozu zakup usług pozostałych 2640 zł, z zakupu usług pozostałych, podróże służbowe 160 zł. Zmniejszenie w dziale pomocy społecznej, to jest pomoc społeczna, to jest podróże służbowe krajowe 600 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 500 zł, świadczenia społeczne 3000, świadczenia społeczne 10 000, składki na ubezpieczenie społeczne 1000 zł, składki na fundusz pracy 1000 zł, zakup usług pozostałych 3000, 300 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1000 zł oraz świadczenia społeczne 5000 zł. To są zmniejszenia w dziale pomocy społecznej na kwotę powyżej 26 000 zł. Dalej, zmniejszenia w zakresie działu 851 i 852 dotyczą zmniejszenia planów, a zarazem po drugiej stronie uzupełnienia. I mamy wynagrodzenia osobowe o kwotę 600 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1100, składki na fundusz pracy 950, zakup usług pozostałych 640, podróże służbowe krajowe 50, wynagrodzenie osobowe 310 zł. Dalej, 855,04 wynagrodzenia bezosobowe 3500 zł. Dział 900, czyli oczyszczalni ścieków, składki na ubezpieczenie społeczne 1000 zł, 904 utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów wyposażenia o kwotę 4000 zł, zakup oświetlenia, zakup energii 12000 zł oraz zakup usług remontowych 7000 zł i zmniejszenia na obiektach sportowych, wynagrodzenia bezosobowe 3000 zł i różne opłaty i składki 1000 zł. To są pozostałości wynikające z realizacji dotychczasowych planów. Natomiast uzupełnienia na dzień dzisiejszy wymagają plany po stronie również wydatkowej i są to różne opłaty i składki o kwotę 7630 zł. Jest to, Szanowni Państwo, opłata zmienna wynikająca, która zostanie przekazana do Wód Polskich za pobór wody. Dalej, zakup usług remontowych, remonty dróg gminnych 25 000 zł. Dalej, Rada Gminy, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 zł, zakup środków żywności 1000 zł, zakup usług pozostałych 3000 zł. Urząd Gminy, wynagrodzenia osobowe 2970 zł, zakup materiałów wyposażenia 3000 zł, zakup środków żywności 500 zł, zakup usług pozostałych 10 000 zł, podróże służbowe 500, w zakresie promocji zakup usług pozostałych 2000 zł, w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek 16 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe w dziale ochrony zdrowia 1000 zł. Dalej, zakup przez JST od innych JST, to są opłaty za przedszkola dzieci w innych, na terenie innych gmin 400 zł. Zakup środków żywności 2400 zł. W dziale pomocy społecznej zwiększenie szkolenia pracowników o kwotę 600 zł.
Dział rodziny 855, zakup materiałów wyposażenia 3340 zł. Wynagrodzenia osobowe 310 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 1453 zł, to jest ten asystent rodziny wynikający z umowy. Dalej, dział 903, czyli utrzymanie, zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł. Zakup usług pozostałych 2,5 tysiąca zł. To mamy zwiększenia w zakresie wydatków bieżących budżetu i w zakresie wydatków majątkowych budżetu. Tak jak już powiedziałam, Szanowni Państwo, na wstępie, w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego odnawialne źródła energii dla mieszkańców budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iłowisk-Ubice zostanie 4 509 780 zł. Wprowadza się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4 615 617 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Radni, jakieś pytania? Radny Kunc. Mam pytanie co do zwiększenia wydatków bieżących budżetu. Dział 600, rozdział 60016. Zakup usług remontowych, remonty dróg gminnych o zwiększeniu 25 tysięcy. Chciałbym się zapytać, jakiego okresu czasu to dotyczy i których dróg to dotyczy, gdzie te remonty zostały wykonane? Zakup usług remontowych, Szanowni Państwo, dotyczy remontowania dróg m.in. w Emilionowie. Tutaj bym mógł jeszcze się wypowiedzieć w zakresie tego remontu dróg kolega Tomek, ale widzę, że go nie ma. Są to, ale nie tylko Emilionowa, ale w jakim czasie? To są sprawy jeszcze zaległe, tak? 2018 roku. To nie jest od ostatniej uchwały. To są sprawy zaległe, załatanie remontu dróg gminnych. Jeszcze raz. Czy jeszcze jakieś drogi oprócz tej drogi w Emilianowie, czy ktoś może potwierdzić wykonanie takich drogów? To szerzej by trzeba było zapytać pana Tomka Mroczkowskiego. Ale to sekretarz odpowie, albo poprosimy pana Tomka. Dziękuję. Tak, proszę pani Dorota. Pytanie tutaj do działu 855, a tak naprawdę o asystenta rodzinnego, bo wiem, że w poprzednich latach był problem z asystentem rodzinnym w naszej gminie. Czy na chwilę obecną asystent pełni funkcję, czy dopiero będzie pełnił funkcję? Na chwilę obecną u nas funkcjonuje asystent rodziny, tylko w jakim wymiarze czasu to nie jest, ja tak Państwu nie odpowiem wprost, jaki to jest czasowo wymiar czasu pracy. Trzeba było zapytać o to panią kierownik, natomiast u nas do tej pory i w roku 2018 i w roku 2017 funkcjonowało stanowisko asystenta rodziny. Tak, na umowę zlecenia. Stąd też właśnie wynagrodzenia bezosobowe dla zwiększenia wynagrodzeń. Nie wiem, pani Doroto, trzeba było zapytać pani kierownik. To jest zwiększenie wynikające po prostu z umowy z listopada, które środki po prostu przyszły do budżetu. Trzeba je wprowadzić i wydatkować, tak? To są środki z Funduszu Pracy. Pani Doroto. Dobrze, to może ja rozszerzę pytanie, bo panie Radku, ja rozszerzam pana pytanie, bo tutaj pani skarbnik, pytanie jest takie, dlaczego to nie było wcześniej, bo jak chodzi mi o drogi, bo pada pytanie, dlaczego dopiero teraz, więc może, ponieważ nie uściśliła pani tej wypowiedzi, a wiadomo, kiedy
Alicji było na Emilianowie zrobione, kiedy były inne drogi robione. Od ostatniego posiedzenia nie było. Przepraszam. Nic się nie działo. W związku z tym pytanie proste, dlaczego dopiero teraz? Szanowni Państwo, przecież to gdyby nie jest rzeczą nową, którą teraz ode mnie usłyszycie, że po prostu remonty były zlecane na drogach gminnych. W zakresie tych remontów, to tak jak już powiedziałam, wypowiedzieć się może pan Tomasz Moroczkowski. Tutaj pan sekretarz jeszcze może uzupełnić, ale to nie wyglądało do tej pory tak, że po prostu mieliśmy środki na bieżąco na finansowanie czy też fakturowanie za remonty dróg gminnych, tak? To może pan sekretarz by już się skontaktował. Ja to powiem, bo w międzyczasie dzwoniłem do pana Tomka. To były remonty w Emilianowie, Brzozowcu, Wieńcu, Sadowo, Przejma plus mostek na Przejmie i Brzozów A. To jest umowa opiewająca na 420 metrów kwadratowych tych łap. To jest z tak zwanego recyklera. 1 metr kwadratowy to jest koszt 100 zł netto i umowa była z października z tego 2018 roku, także to jest umowa, wiadomo, 420 metrów kwadratowych to nie 25 tysięcy, tylko 42 tysiące, natomiast umowa jest tegoroczna na część w tym roku i część w przyszłym. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze pytania? Pan wójt jeszcze pyta, dlaczego teraz akurat ich zwiększenie środków. Szanowni Państwo, no tak jak już na poprzednich materiałach też mieliście Państwo częstkowo zwiększenie planów na remontach dróg gminnych w poprzednim materiale, jeszcze w poprzednim materiale. Stąd też jest umowa, za którą trzeba zapłacić środki. Stąd też tych środków nie ma na bieżąco tak, że po prostu znajdują się z dnia na dzień. Tutaj umowa z wykonawcą była tak skonstruowana, że po prostu robota została zrobiona, środki w czasie płacone, tak? Pani, ja chciałam tylko dopowiedzieć pani skarbnik, że każda nasza uchwała zmieniająca ma w swoim rozdziale remonty dróg. Więc wydawało mi się, że taka duża suma na koniec roku, na ostatnim szczątku, no to trochę wyszła poza nasze możliwości. Ale nie może się coś nie zbilansować pani, więc jest coś zrobione, a nie zapłacone. To są sprawy po prostu zrobione, nie zapłacone, tak? I tak jak teraz wkładamy tutaj, proszę Państwa, zwiększamy plany 25 tysięcy złotych. W poprzedniej sesji już nie pamiętam też, ile było zwiększenia tych planów, ale po prostu na chwilę obecną jest wykonane 420 metrów kwadratowych. Tak nie jest. Czy połowa? W każdym razie są tutaj przygotowane plany pod fakturowanie. Tak? Ja jeszcze bym dopytał w kwestii tych dróg. Z jakich środków było finansowanie remontu drogi w miejscowości właściwie Giżyce Henryków? Chodzi o ten odcinek, który był tam zniszczony przez samochody ciężarowe od Giżyc w kierunku do Budmatu. Dziękuję. Takie dziury przed Budmatem? Tak. Bo tam... Ja odpowiem z tego, co wiem, bo wydaje mi się, że to było przy okazji... No Państwo znacie jakby historię tego odcinka, że no gminne czy powiatowe i tak dalej, póki co jeszcze powiatowe, natomiast idą kierunki, żeby to był odcinek gminny, idą działania, żeby to był gminny odcinek, bo to jest dalej droga gminna. Natomiast z tego co wiem, to tutaj ukłon w kierunku powiatu, bo przy okazji remontu tej drogi Iłów i Życe, te dziury przy Budmacie zostały, no na prośbę gminy zresztą, sam rozmawiałem, zostały jakby całościowo przykryte, czyli nie były znowu już wycinane i tak dalej, tylko całościowo ten odcinek, nie wiem, 30-40 metrów był przykryty, także tutaj podziękowania w kierunku powiatu. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony radnych?
to przejdziemy do głosowania tej uchwały. Chcę tylko wspomnieć, że poprzednia uchwała, którą żeśmy przyjęli, dotyczy także tego, tak jakby ciągłość i logika nakazuje, że skoro tamtą przyjęliśmy, to i tą powinniśmy przyjąć. To jest ciągłość, jedna po drugiej. Jedna wynika z drugiej. Arek, możemy? Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Następny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jów na rok 2019. Pani skarbnik. Tak, Państwa, krótko, nie ma tam przybytek, co do podania. Szanowni Państwo, powiem a przede wszystkim wspomnę o najważniejszej rzeczy, bo materiał Państwo otrzymaliście wcześniej, ale co chcę powiedzieć, że po prostu ten materiał wymaga autopoprawki z uwagi na koszty po przetargu za płatności, z tytułu płatności wynikające z zagospodarowania odpadami komunalnymi. I w związku z tym konieczna jest i autopoprawka wieloletniej prognozy finansowej i autopoprawka budżetu. I w autopoprawce wieloletniej prognozy finansowej gminy Iłów czytamy, że dwa tematy są, że wprowadza się to zadanie odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice. Rok 2019 nakłady finansowe 105 837 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4 615 617 zł. Czyli jak gdyby kontynuacja OZE w roku 2018 na rok 2019. Zapis musi być w budżecie roku 2018, stąd też uchwała zmieniająca WPF roku 2018 i autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej do budżetu na rok 2019. I drugi temat, wieloletniej prognozy finansowej, czyli zaktualizowano dochody bieżące i wydatki wynikające z tytułu zwiększenia dochodów oraz odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy teraz przeczytać projekt jeszcze tej uchwały? Myślę, że nie, bo go dostaliśmy. To otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Szanowni radni, jakieś pytania? Nie widzę, nie ma. To przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Została przyjęta. Wynik Państwo widzicie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłów na 2019 rok. Także Pani skarbnik, kilka słów. Tak, również Szanowni Państwo, zaczynamy autopoprawką do uchwały budżetowej. Ta autopoprawka, czytamy, że w autopoprawce dokonuje się zwiększenia planów w zakresie dochodów bieżących o kwotę 245 tysięcy złotych oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 245 tysięcy złotych, zwiększenia powyższych planów wynikających z zwiększenia odpłatności zagospodarowania odpadami komunalnymi
oraz pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po przetargu. Zapis w uchwale budżetowej uwzględniający powyższą zmianę ma następującą treść. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 865 tysięcy złotych oraz wydatki w kwocie 865 tysięcy złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ślad za powyższą zmianą dokonuje się zmiany zapisu rezerwy ogólnej w kwocie 32 tysiące złotych oraz rezerwy kryzysowej w kwocie 68 tysięcy złotych. Dokonuje się autopoprawki w zakresie wydatków inwestycyjnych, czyli zadanie inwestycyjne odnawialne źródła energii polegające na włączeniu go do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym zadanie nie będzie występowało w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok, nie objęty załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Bym poprosił o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie tej uchwały. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia Komisja Rewizyjna w składzie Radosław Kunc, przewodniczący, Renata Bandosiak, wiceprzewodnicząca, Danuta Bieras, Rafał Dużyński, Bożena Roleska i Paweł Wójcik zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPR gminy Iłów na rok 2019. Za przyjęciem pozytywnej opinii było 5 głosów, wstrzymało się 1. Przeciw nie było. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Radni, czy jakieś pytania odnośnie tej uchwały budżetowej? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Proszę o podniesienie i naciśnięcie. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Wynik Państwu widzi tutaj za mną. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja pana wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji. Upłynęło od ostatniej sesji 19 grudnia niewiele dni, więc tych przedsięwzięć nie było wiele, ale były znaczące. Bo 20 grudnia uczestniczyłem w odbiorze rowów związanych z wykonaniem zadania odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej. Chodzi o most w Lasowce. A 21 grudnia 2018 uczestniczyłem w odbiorze rowów związanych z wykonaniem zadania przebudowa drogi powiatowej numer 3838 w ulica Wyzwolenia w Iłowie, długość 400 metrów. Szanowni Państwo, to, że most w Lasowce jest po odbiorze, to nie znaczy, że jest udostępniony do użytku, bo nadal jest znak, prawda, zakaz ruchu, więc Państwo wiecie zresztą o tym. Natomiast mówię o tych odbiorach obydwu, bo nie ma pana przewodniczącego, ale zadzwonił, że ja nie poinformowałem, że te odbiory nastąpią. No staram się o wszystkim informować. Na poprzedniej sesji nie poinformowałem, bo to nie było jeszcze dokonane. Natomiast rzeczywiście
No mogłem powiedzieć, że takie, taki zamiar i taki termin, takie terminy zostały wyznaczone. Czyli 20 i 21. Natomiast zadałem pytanie w starostwie, bo to starostwo było organizatorem tego. To po prostu jest nie odbiór oficjalnie, tym bardziej, że nadal znak wisi zakazu ruchu. Także, ale ja jestem zobowiązany do bieżącego informowania Państwa o tych przedsięwzięciach. Zresztą z Urzędu Gminy reprezentował pan Tomasz Mroczkowski i podpisywał protokoły. Natomiast ja byłem na jednym i drugim odbiorze, bo zobowiązuje mnie również do współpracy. I chcę powiedzieć, że właśnie wczoraj ze starostwa był telefon, bo w trakcie tego odbioru już rozmawialiśmy, czy kontynuować zadanie. No i oczywiście starostwo składa wniosek dalej na budowę tej drogi i gdyby to zadanie wchodziło, to kwota tam 602 tysięcy, czyli 1/4 z tego 158 tysięcy, o taką kwotę starostwo by wnioskowało do Rady Gminy. Ja mówiłem poprzednio, że to w granicach 120 tysięcy, natomiast wniosek opiewa na wyższą kwotę, a więc 158. Oczywiście to w zależności od tego, czy ten wniosek będzie uwzględniony i w jakim procencie, bo być może nie w kwocie takiej oczekiwanej. Więc ja mówię jednoznacznie, że współpraca ze starostwem, jeżeli chodzi o remont drogi, to jest ta kwota w tym momencie. Oczywiście mam wiele pytań odnośnie dróg gminnych, prawda, i jakie będziemy składać wnioski, to ja Państwu przynajmniej sugerowałem. Natomiast jest również pismo z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło w sprawie zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec-Lubatka, gmina Igłów. W 2018 roku środków brak. To z Urzędu Marszałkowskiego. Więc skoro ta droga jest przygotowana, prawda, no to wskazane byłoby, by szukać środków na tą drogę dalej. Wskazane byłoby, by szukać jak najkorzystniejszego rozwiązania, tym bardziej, że jest podpisany przez prezydenta ten program budowy dróg lokalnych, więc być może te środki będą większe. I poszukiwanie środków z jak największym dofinansowaniem. Myślę o drogach finansowanych w stosunku 80 do 20. Oczywiście, czy to jedyna droga, to oczywiście będzie zależało również od Państwa. Tu się pojawiają drogi Sadowo, dalej Kaptury się pojawiły, prawda, to rzeczywiście wielokrotnie odkładana droga, jeżeli chodzi o budżet gminy. Natomiast te terminy się zbliżają do złożenia wniosków i musimy jednoznacznie wypracować te, które złożymy według uznania Rady. Przede wszystkim według uznania Rady. A więc tak jakby w najbliższym czasie czeka nas to podjęcie decyzji w tym zakresie.
Tutaj było pytanie odnośnie budżetu i tych 25 tysięcy, nie 250, wolałem na te remonty, prawda? Tak, no pojawia się wiele umów, które no po prostu muszą być zrealizowane i tutaj na to nie mam wpływu. Natomiast ja ze swojej strony chcę powiedzieć, sądziłem, że to może w tym budżecie jeszcze się uda, że uzgodniono, czy może inaczej, wynegocjowano ceny zakupu destruktu od pana Pietrzaka i tutaj w zależności od jakości to jest 33 zł, 40 i 75 zł. I na ten cel, bo tak przewidujemy, sądziłem, że może jeszcze w tym budżecie, ale planujemy w najbliższym czasie zakup za około 15 tysięcy. I na to te środki muszą być, bo remonty dróg, o których mówiliśmy, prawda, na bieżąco będą tego wymagały. Jeszcze jedno chciałem dodać, bo 22 grudnia, czyli w sobotę przedświąteczną, myślę, że ciekawe przedsięwzięcie na terenie przy sklepie Państwa Papierowskich. To był koncert wigilijno-noworoczny zorganizowany przez GOK, gdzie występowały nasze dzieci. Ja w tym wziąłem udział i nie żałuję, że wziąłem udział. Ci Państwo, co robili zakupy w tym czasie, pewnie mieli z tym do czynienia. I może to Państwa na jakiś czas zatrzymało. To tyle. Krótki był czas. Dziękuję. Jeżeli chodzi o życzenia noworoczne, to myślę, że jeszcze będzie czas. Dziękujemy panie wójcie. Teraz interpretacja zapytania radnych. Tutaj pani Dorota. Panie wójcie, ja sobie pozwolę zapytać i poprosić o uściślenie, ponieważ była mowa o dwóch odbiorach. I w jednym i drugim przypadku była mowa o kontynuacji inwestycji. Chodziło również o drogę Lasotka - Załusków. To, co pan mówił, rozumiem, dotyczy ulicy Wyzwolenia i Miękinek, tak? Ten projekt tego dotyczy. Tak? A w sprawie Lasotki jeszcze nic nie odpowiedziałem. Dziękuję. Ja nie wiem, czy to wstęp byłby na... No wiem, że starostwo będzie składało obie, więc dlatego pytam. Pan radny? Ja mam pytanie jeszcze do... Właściwie do pana Tomka, którego dzisiaj nie ma. Dopytywałem na ostatniej sesji o oznakowanie dróg gminnych, które zostały wykonane przed wyborami. Przypomnę, że droga w Henrykowi Grzyszczu została wykonana przed wyborami w 2018 roku. Dosłownie na chwilę. Do tej pory nie ma tam oznakowania. Pan Tomek się zarzeka, że do końca roku ma być to zrobione. Czyli dzisiaj mamy 28, jutro jest dzień wolny od pracy, czyli zostaje nam Sylwester. Liczę, że jednak słowa dotrzymają i te oznakowanie zostanie zrobione, bo wychodzę z tego założenia, że skoro wykonawca bierze pieniądze, to nie są duże kwoty za wykonanie oznakowania drogi. To jest dla bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców. To jedno pytanie. Drugie pytanie, na ostatniej sesji padło, że miał być zaproszony dyrektor oddziału ODR-u w Bielicach odnośnie ustosunkowania się tutaj do stosunku pracy pani Anety i zatrudnienia jej na terenie gminy. Tak, po nowym roku, tak powiedział przewodniczący. Dobrze. I jeszcze ostatnie pytanie, to już poruszałem na drugiej sesji, dotyczące oświetlenia i ujednolicenia tego oświetlenia na terenie całej gminy. Do tej pory na razie się w tym kierunku nic nie zmieniło. Jak się świeciło, niech na niektórych światłoszczelnych tak się świeci, na niektórych gaśnie o 23. I co gmina ma zamiar dalej z tym zrobić? Dziękuję. Dziękuję. Radna Alicja. Ja chciałam się jeszcze odnieść do budżetu, bo chciałam przejść przy głosowaniu. Mam pytanie pani skarbnik. Wiemy o tym,
że w budżecie nie mamy żadnych inwestycji drogowych w tym roku. Też zawsze mówiliśmy, że jest to nasz priorytet w naszej gminie. I moje pytanie jest następujące. Czy wie Pani może coś na temat przygotowanych wniosków do FOGR-u w inwestycjach drogowych? Ponieważ ja nie chciałam być zaskoczona później jakąś inwestycją, która się po prostu pojawi nie wiadomo skąd, bo od lat starałam się o drogę w Kapturach i rokrocznie ona się pojawiała w budżecie na kolejne lata, ale jak zwykle nigdy nie dochodziło do ich realizacji. Więc czy jest przygotowany jakikolwiek wniosek, jakaś droga? Prosimy, żebyśmy byli zaskoczeni jakimś rzutem, tak? Co jeszcze chcę powiedzieć? Może w przyszłych latach musimy też pamiętać o tym, żeby remontować albo myśleć o wylewce na Bemianowie, ponieważ już dzisiaj wiemy, jak drogo nas kosztują wszelkie remonty drogowe. No i tylko to moje pytanie dotyczy. Dziękuję. Od razu odpowiedź. Szanowni Państwo, budżet na rok 2019 jest budżetem nadwyżkowym. Czyli jak gdyby już tak jak powiedziałam na spotkaniu Komisji Rewizyjnej, gospodarujemy się tym, co mamy, tak? Bez zaciągania kredytów, więc w budżecie ten jest przede wszystkim zakończenie zadań, które mamy rozpoczęte. A mamy rozpoczęte budowę sali gimnastycznej i mamy rozpoczęte niezakończone odnawialne źródła energii. Jeżeli te zadania zostaną zakończone, będziemy w toku budżetu myśleć o kolejnych sprawach. Tak samo co do wniosku z FOGR-u. Były takie przymiarki na jedną drogę z FOGR-u. Były takie przymiarki i prawdopodobnie wniosek zostanie złożony. Tutaj bliżej sprawą się zajmuje kolega Tomek. Wiemy, że była przygotowana... Czyj wniosek? Czyj wniosek będzie taka inwestycja składana do FOGR-u? To przyjdzie, kolega Tomasz to powie. Natomiast co chcę powiedzieć? Szanowni Państwo, na chwilę obecną możemy po prostu myśleć o planach, możemy składać wnioski, ale nie zabezpieczajmy i nie wychodźmy przed szereg, że będziemy robić to czy tamto, bo czas pokaże, co będziemy robić, tak? Że możemy złożyć wniosek na jedną drogę, nie dostaniemy, a załóżmy dostaniemy na inny jakiś odcinek drogi, tak? I wtedy będziemy myśleć, co w tym budżecie mamy robić. Szanowni Państwo, ja myślę, że odnośnie dróg to, co powiedział przewodniczący na poprzedniej sesji w uzgodnieniu z panem wójtem, że będzie sesja po nowym roku poświęcona tylko i wyłącznie drogom, nie tylko gminnym, ale i powiatowym i wojewódzkim, więc może te tematy zostawmy na tą właśnie sesję. Mogę? Tak, proszę panią. Nie ma innej możliwości. Na wniosek rady wnioski będą składane. Dlatego też ja będę prosił o w miarę szybkie spotkanie, byśmy uzgodnili, na jakie wnioski składamy, na jakie drogi. Ja jednoznacznie mówię, to Rada wypracuje, na którą drogę będziemy składać. Mało tego, ja bym chciał rzeczywiście, bo czas tak szybko płynie, prawda? To już jest ponad miesiąc, jak ja jestem w urzędzie. I ja bym chciał przedstawić pewne spostrzeżenia i kierunki jednoznacznego oszczędzania, bo my musimy od czegoś zacząć, żeby budować salę gimnastyczną, która jest, nie ma wątpliwości, jest konieczna, to musimy uzgodnić, prawda, w ogóle, gdzie oszczędzamy i co z tej szybkiej budowy moglibyśmy osiągnąć. No na przykład koszty wynajmu przedszkola w tym momencie, bo jest wynajem pomieszczenia na przedszkolu. Jak ta hala będzie funkcjonować? Czy drożej, czy taniej? Ja nie chcę przedstawiać informacji publicznie w tej chwili przed pierwszą rozmową z Radą. Dlatego też ja jednoznacznie chciałbym, żebyśmy przynajmniej na komisjach, prawda, wspólnych ewentualnie na temat te problemy wszystkie podjęli. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Dorota? Ja to zupełnie może. Mamy z komisjami na opublikowanie statutu, bo zgodnie ze statutem wybór komisji jest na podstawie statutu, którego na razie nie mamy. W związku z tym tradycyjnie już jak będzie komisja zajmująca się drogami, zrobi objazd. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wiadomo, że możemy tych dróg do Fogru, do różnych w tej chwili właśnie w związku z podpisaniem przez prezydenta programu drogowego źródeł, do których będziemy składali wnioski, jest kilka źródeł pozyskania funduszy. Ale dobrze wiesz, Alicjo, na przykład, że przyjeżdża komisja i się nagle okazuje, że ta droga jest super. No, między innymi przykładem jest droga na Olszowcu. Wiele z Państwa, wiecie Państwo, jak wygląda droga na Olszowcu, bo przejeżdżacie niektórzy z Państwa tamtędy. Tragedia. Komisja przyjechała i stwierdziła, że to jest świetna droga. Tylko dlatego, że przyjechali w momencie, kiedy było sucho. I to też jest loteria. Przyjechała komisja na ulicę Strażacką i się okazało, że ta droga jest do niczego. No więc niestety to, co my zaakceptujemy, a to, co będzie zrobione, no to jeszcze jest daleka droga między jednym a drugim. I myślę, że maksymalną ilość wniosków trzeba składać, bo później to najwyżej można z czegoś zrezygnować. A niezłożenie wniosku na którąkolwiek z dróg, które się kwalifikują do tego, byłoby stratą. Bo rezygnować zawsze można, a w ostatniej chwili wrzucać to już niestety nie można. W związku z tym no, taka drobna sugestia w tym względzie. Dziękuję. Mam pytanie, bo przyszedł pan Tomek Poczkowski, tutaj może pan radny Paweł by powtórzył pytanie, to od razu na bieżąco odchodzę. Do Tomka jeszcze bym się zwrócił. Tomek, jak z tym oznakowaniem tylko? Ostatnio obiecałeś, że do końca roku to oznakowanie będzie. Zostało nam tylko poniedziałek. I sobota. Dzisiaj przed sesją miałem widzenie z wykonawcą, bo był na urzędzie gminy. Przypominałem mu o oznakowaniu nie tylko tej drogi, ale jeszcze dwóch pozostałych, które też są niedokończone. Są tylko znaki postawione przynajmniej na tych głównych drogach ustąp pierwszeństwa. Tam jeszcze będą na przykład na Ciechowie konie, zakręty i takie inne oznakowania. Obiecał, że w sobotę będzie to wstawiał, także do 31 ma być temat zamknięty. Dziękuję. Pan Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam też sprawę drogi naszej na Gmince. Po prostu jest taka rzecz, że ciężary chodzą samochodu. Nie ma tam tonaru. Trzeba wziąć znak, postawić tonaru. W jedną stronę kolega Tomek to zrobił, bo tam już tak posiadałem, żeby to wykonał. Ale w drugą stronę teraz, jedną z lasu, wchodzą takie drzewa, potężne samochody. Ten asfalt już pęka, to jest dopiero młody, czteroletni asfalt. No i jest tam też szaleń jakiś znak postawić. Ten 10-tonowy, no koniec. Tak, no bo to jest nie na nasz lokal. Oni powiedzą, że my tam konserwujemy, bo się trzymamy. A oni tylko na odciężaru się to obsługuje. I tego, żeby te znaki postawić w stronę lasu, tam panie Tomek, w drugą stronę. Bo naprawdę jest, nie muszę do nowego roku, może na panowym roku. No. To już jest krótko. No i tam jeszcze koło mnie tam wysadza korzenie już wyszło z karmy. No i należałoby to są same śledzki, takie razy, należałoby to się ściąć. Ale to trzeba by było jakieś zlecenie dać na ścięcie. Bo tak samo muszę ściąć, to żeby czasami to się nie czepnął tego. To są takie same śledzki lasu, no. A metr są od asfaltu. Także mi się wydaje, że można to zlikwidować. No, bo już wysadza do góry asfalt. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest do Tomka? Pytam go mam do kolegi Tomka. Tomku, powiedz mi, tą rurę, która jest zakopana koło Krzysztofa Mabisiaka, wiesz tam, o co chodzi? Tam coś będzie zawiezione, bo oni w tej chwili nawet nie mogą wyjechać do domu.
tam było robione, nie wiem, na czyje polecenie to było zrobione, bo to jest gminna, ale teraz bywa. A teraz oni nie mogą wyjechać. Nie wiem, dlaczego. Odpowiedz mi na to. Tam jest praca niedokończona, bo tam zaczęliśmy tylko rozmowę. Grzejczyk dostał zlecenie na ułożenie przepustów. Mieliśmy w pierwszej, jak gdyby w pierwszym momencie ułożyć przepust 6-metrowy, ale że są dwa zjazdy złączone, bo tylko drogę tam mamy 6 metrów, no to ułożyliśmy 12-metrową, bo tak to nic by to nie dało, tym bardziej, że to jest droga gminna. Ale żeby tam woda spływała, trzeba cały rów tutaj od strony Brzozowa w kierunku tego zakrętu na Brzozowie, no tak dalej, Józefów, ja już będę tej nazwy się trzymał, wszyscy wiedzą o co chodzi, trzeba pogłębić. No to też musi ktoś dostać zlecenie na to. Wiadomo, że na koniec roku nie ma tych pieniędzy. Musimy zrobić to z nowego budżetu, tym bardziej, że będziemy tą drogę do pani Szczepaniak poprawić, bo tam musimy też nasypać, po to były te wierzby ścieżki. Także tam jest robota zaciągnięta i zakończona. Panie sołtysku. Nie chodzi tylko o zamierzenie czegoś, żeby te ludzie mogli wjechać. Bo w tej chwili to jest... Mieliśmy to zrobić, ale niestety, no tutaj kolega Rafał Kubański miał awarię ciągnika. Przed nowym rokiem tego pewnie nie zdąży zrobić, ale zaraz po nowym roku będzie starał się przywieźć tam współprzyczepy, żeby można było wjechać. Poproszę Państwa o te skirzy. Ja chciałam się dowiedzieć, bo mieszkańcy domagają się u nas znaków z numeracją domów. To chyba sekretarz odpowie. Nie, proszę bardzo, bo bardziej szczegółowo. Tak, od razu. To ja odpowiem, jeżeli już jestem przy głosie, odpowiem o odnośnie oświetlenia. Pan radny Paweł Wójcik pytał o oświetlenie. Ja zgłosiłem od ostatniej sesji, bo tam tutaj dzisiaj też pan sołtys Henrykowa przypominał, że cały czas świeci tutaj od pana, od tego składu budowlanego w kierunku do Henrykowa świeci, tylko do Giżyc i do Henrykowa świeci całą noc, tak? Natomiast dalej Henryków świeci do godziny 23. I dobrze świeci w Henrykowie, bo powinno do 23. Natomiast tutaj trzeba przestawić od Giżyc w kierunku tam do Jasińskich, tak? Bo tutaj świeci całą noc. Tam jest, zdaje się, inny transformator, czyli nie ten giżycki, więc tam trzeba przestawić, żeby to świeciło tak jak w Henrykowie. Natomiast ja to zgłosiłem, 14 dni roboczych mają na zmianę, prawda? Także ja tylko mogę prosić, żeby jak najszybciej, mam tam kontakt z panami, którzy no, przestawiają to, czy tam zmieniają żarówki i robią inne, także będę prosił po sesji jeszcze, żeby to jak najszybciej przestawić. Natomiast to jest zgłoszone, to nie jest tak, że to nie było zgłaszane. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pani sołtys Giżyc, o oznakowanie posesji, tak? Także ten... Nie, chodzi mi, żeby na przykład do kościoła były znak z numeracją. Tak. No to tak, mam to na myśli, to tym samym myślimy, może ja to nazwałem. Tak jak państwo wiecie, no około 50% gminy już jest tak oznakowane. I tutaj szczególnie w tej części zachodniej gminy, czyli Gilówki, Nart, Załusków, jest tego oznakowania już trochę. Rozmawialiśmy, nawet wczoraj zdaje się, rozmawiałem z panem wójtem, była koleżanka Anita Kłorzewska, która odpowiada za tą numerację porządkową i będziemy to kontynuowali, prawda? To nie są duże koszty, a efekt jest wymierny i widać, że to jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi na przykład o straż pożarną, czy o pogotowie ratunkowe, czy o chociażby na mieszkańców, którzy, no nie wiem, poruszają się po gminie i widzą, że w tą stronę to są takie numery, a w tą stronę są takie numery. A tych wsi takich niejednolitych, czyli nie tak zwanych ulicówek u nas jest dużo, bo na przykład jeszcze w południowej części, no to Sadowo, czy we wschodniej części Budy Iłowskie, czy chociażby Łaziska, to są takie wsie, gdzie to nie mieści się wszystko przy jednej drodze, tylko no tam są jakieś numery, tutaj są jakieś numery i jeszcze gdzieś tam są jakieś inne numery.
będziemy to kontynuowali, żeby w 100% tą gminę przykryć, również Giżyce. A przy okazji trzeba wrócić jeszcze do tematu, bo też na ten temat rozmawiałem z panem wójtem, do tematu nadania nazw ulic w Brzozowie Starym. W Giżycach to samo, natomiast tak jak żeśmy mówili wcześniej, mieliśmy zacząć od Brzozowa, żeby nie robić to jakby równolegle i Brzozów i Giżyce, tylko najpierw Brzozów Stary. Jak państwo wiecie, były 2 albo 3-krotnie konsultacje w Brzozowie Starym, jeżeli chodzi o nazwy ulic. Nie było dużo ludzi, to trzeba przyznać, no bo Brzozów to jest bardzo duże sołectwo. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to chyba w Porywach było 40 osób na którymś spotkaniu, czyli to nie jest za dużo. Natomiast wtedy jakby mieszkańcy Brzozowa Starego chcieli, żeby te nazwy były. No i jak państwo też pamiętacie, to wiąże się z kosztami, bo mieszkańcy muszą wymienić dokumenty. Nie wszystkie, no bo wiadomo, że w dowodzie osobistym nowym nie ma już adresu zamieszkania czy zameldowania. W paszportach również nie ma adresu zamieszkania czy zameldowania. Natomiast tutaj chodzi o sprawy związane z dowodem rejestracyjnym samochodu, do prawa jazdy, no i sprawy związane z działalnością gospodarczą. A tego w Brzozowie jest dużo, chociażby transportu międzynarodowego. I też trzeba powiedzieć, że każdy samochód posiada jakąś tam licencję, prawda? I ta licencja też jest na określony samochód, na określony adres. Natomiast no, to są jakby działalności gospodarcze, więc powiedzmy, że obciążyć można firmę, nie osobę fizyczną, ale jest dużo będzie osób, które będą fizycznie obciążone wymianą dokumentów. Jak państwo pamiętacie, my żeśmy występowali do powiatu z prośbą, do Rady Powiatu, z prośbą o zwolnienie mieszkańców Brzozowa Starego z tych opłat. Przypominam, że to była kwota około 70 tysięcy złotych wtedy, 2-3 lata temu. Natomiast to powiat jakby nie jest przychylny, żeby zwolnić mieszkańców Brzozowa Starego, no bo jak zwolnić mieszkańców Brzozowa Starego, no to wtedy musieliby zwalniać wszystkich mieszkańców innych miejscowości w powiecie. A mało tego, jeszcze może też nie ma się co dziwić, może jest, może nie ma, natomiast tutaj jest jakby podwójne niewzięcie pieniędzy, bo muszą te dokumenty ścisłego zarachowania zakupić, tak? Czyli żeby wydać mieszkańcom, to raz, a dwa, nie wziąć za to pieniędzy, prawda? I to jakby zatrzymało się to wprowadzenie nazw w Brzozowie Starym. Natomiast jest to wszystko gotowe, jest uchwała przygotowana, są te nazwy ulic wypracowane. Tam jakiś w jednym miejscu jakaś kontrowersja jest, ale to muszę, że to jest wszystko do wyprostowania. No bo naprawdę jest problem z jakby nadawaniem posesjom nowych numerów. Takie, no, dochodzi do takich kuriozalnych już numerów, nie wiem, strzelam tam, 56D łamane na 4 łamane na G. No bo też przypomnę, że w Brzozowie jest również są bloki, czyli zabudowa wielorodzinna, nie jednorodzinna, ale i wielorodzinna. I uważam, że do tego trzeba wrócić. Jeżeli chodzi o oznakowanie, czyli te tabliczki na płotach, posesjach i tak dalej, no to jest po stronie gminy. Wiadomo, że tutaj mieszkańcy za to nie będą płacili, tylko gmina, no też mieszkańcy, ale z budżetu gminy. Natomiast jeżeli chodzi o tabliczki fizyczne na budynkach, no to jest po stronie mieszkańców. Nie dość, że dokumenty, no to jeszcze trzeba będzie zmienić te tabliczki na budynkach. No i zatrzymało się to wszystko. Uważam, że powinniśmy do tego wrócić. To też jest w kwestii rady, bo trzeba podjąć uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Brzozowie Starym i Giżyca również. Sytuacja jest podobna, jeżeli chodzi o oznakowanie. No ale to są koszty dla ludzi. I też trzeba powiedzieć, bo też słyszałem takie jakieś, akurat znalazłem się w sklepie w Brzozowie i ktoś, pani starsza pyta się, no co wy chcecie zrobić z Brzozowa miasto? No nie chcemy zrobić z Brzozowa miasto, bo to nie jest to, że się nada nazwy ulicą, to nie jest, że miasto, tak? Tylko po prostu chodzi o uporządkowanie pewnych spraw, a w tym przypadku po prostu o numerację porządkową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Radek.
wstępie chciałem przypomnieć, że na dzień 1 stycznia 2019 zostaje nam do spłaty 9 217 616 zł. Dodatkowo inwestycja, która nas czeka, ukończenie inwestycji będzie nas kosztowało 2 150 000 zł. Więc jeżeli jakiekolwiek inwestycje będziemy planować, no to musimy najpierw pozyskać środki, bo przez najbliższych 7 lat będziemy te kredyty spłacać. Tak jest plan. Niemniej jednak chciałem wystąpić nie w imieniu własnym, czy określonej grupy ludzi, może też, ale w imieniu całej gminy, wszystkich mieszkańców, chciałem zgłosić taki wniosek utworzenia punktu rehabilitacyjnego na terenie Ośrodka Zdrowia w Iłowie. Są tam wolne pomieszczenia, należałoby je przystosować. To nie jest tylko dla starszych osób, prawda? Wiele osób ulega różnym wypadkom, wymaga takiej rehabilitacji. Jest chory, jakaś choroba, prawda? Wymaga takiej rehabilitacji. Pomieszczenia są, wszystkie pomieszczenia są już ogrzewane, bo zagospodarowane, oprócz tych kilku, które tam pozostają wolne. To jest jedna sprawa. Na drugą sprawę chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przy naszych szkołach. Powiem, trzy szkoły, które są na terenie gminy, znajdują się przy drogach wojewódzkich. Nasza szkoła tutaj przy drodze 575 i dwie szkoły w Giżycach i w Kapturach przy drodze wojewódzkiej 577. Być może mieszkańcy, którzy zamieszkują ten teren, zwracają na to uwagę. Niektórzy odwożą dzieci do szkoły. Tych samochodów nie ma gdzie postawić. Często trzeba przechodzić na drugą stronę ulicy. Natomiast przejezdni, wiem, dużo jeżdżą. Więc często się to traktuje, że natłok tych znaków, bo na polskich drogach jest bardzo dużo znaków, ignoruje się te znaki. Dużo znaków się ignoruje. Moja propozycja jest taka, żeby, nie wiem, być może są jakieś fundusze bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie wiem, infrastruktury, żeby na pewno jest program, który wprowadza GITD, czyli Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Będzie postawiony 111 nowych fotoradarów. Być może trzeba to zawnioskować. Jest to program. Być może, że uda się jakiś fotoradar pozyskać. Gdyby był tu fotoradar, dużo spokojniej ludzie jeździli. Ja byłem sam świadkiem, jak na tym przejściu dla pieszych ledwo się kierowca zatrzymał przed przejściem, jak przechodziła matka z dzieckiem. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa dotycząca wszystkich, i rodziców, i dziadków, i dzieci. Być może wystarczy, jeżeli nie uzyskamy tych fotoradarów, być może, że wystarczy oznakować to tak, jak jest na przykład w kamionie, że jest znak ostrzegawczy 70, który on non-stop miga, albo przekroczyłeś prędkość, zwolnij, szkoła. Tablice takie, jakby może być interaktywne, które by sygnalizowały, przyciągały szczególną uwagę kierowców, żeby oni zwolnili. Trzecią sprawę, którą mam, to omawiane na ostatniej sesji śmieci. Wyczytałem ostatnio w mediach, że tak na przykład już w Nasielsku gmina nie przyjmuje śmieci zmieszanych. Myślę, że ten problem będzie się pogłębiał i nie wiem, czy za rok, być może naszą gminę coś takiego zrobi, że nie będzie mogła gmina przyjąć, bo nie będzie miała gdzie ich odstawić. Albo niech się na przykład nie zgłosi do przetargu. Dlatego wydaje się, że to jest najwyższy czas już teraz, bo ten rok upłynie bardzo szybko, żeby tym tematem się po prostu zająć. Żeby, nie wiem, rozpoznać sytuację, jak się sytuacja będzie rozwijała i żeby nas to nie zaskoczyło na koniec roku, na wrzesień, październik, czy przed samym świętami. I ostatnią sprawę, którą mam, taką na dziś, żeby nie przypuszczać, to tutaj pan kiedyś radny Jakub Ziętara poruszył sprawę, wszyscy zgłaszają oświetlenie, oczywiście tam, gdzie jest to potrzebne, bo jest potrzebne, tak, jest wtedy bezpieczne. Natomiast jest to pomysł jakiś,
ponieważ różnymi informacjami jesteśmy bombardowani, że ceny energii wzrosną, nie wzrosną. Myślę, że na pewno nie stanie. Poza tym do budowy oświetlenia tradycyjnego, czyli z przyłączem energetycznym, no jest potrzebna infrastruktura. Oprócz tego, że będą koszty większe dla gminy w postaci opłat, rachunków za prąd, no to trzeba stworzyć całą infrastrukturę, tak? I to był taki pomysł pana Jakuba, któremu się tam troszeczkę przyjrzałem, odnośnie tego oświetlenia takiego z lamp solarnych, takie lampy solarne. Wiem, że coś takiego funkcjonuje w jakimś regionie gminy Młodzieszyn. Nie, przepraszam. Młodzieszyn, no to jest też taki program, z którego można pozyskać środki. Nazywa się to program SOWA. I jeśli byśmy, być może, że pilotażowo zamontowali gdzieś 2-3 takie latarnie, sprawdzili, jak te akumulatory się sprawują, na ile czasu starczy tego oświetlenia. Niektórzy deklarują, że przy 7 pochmurnych dniach całe noce to oświetlenie wystarczy. Co ile te akumulatory trzeba zmieniać? Koszty są różne. Wiadomo, słup pod latarnię to czy taką trzeba postawić. Natomiast z tego, co widziałem, to najtańsze takie w miarę latarnie to oprawy, tak? Oprawy z akumulatorem, z diodami LED to kosztują w granicach 1000 zł. Także jedna lampa wynosi około 6000 zł. Poczytałam i mówiłam tylko, że także może by się należało nad tym rozwiązaniem zastanowić i po prostu zbadać sprawę. Dziękuję. Państwo Łopez Morzejewski. Ja też chciałbym odnieść się do tych śmieci, bo tutaj przedmówca mówi o tych śmieciach. No, trudno będzie może nam tak, żeby tych śmieci nie sortowane, nie skupowano, bo mamy różne osoby w naszym społeczeństwie i starsze, którzy nie są zdolni sobie poradzić, a ten kosz ładują przez pół roku, żeby go załadowali, także no nie wiem, czy to by się udało. Ale są takie sprawy, jak na przykład kto dostał te ulotki przy obecnym koszu. No z tyłu pięknie jest opisane, jak mamy się zachowywać z tymi sortowanymi, szkło na przykład. Podkluczonych butelek, żeby nie było w tym worku szyb, żeby nie było. Bo to nie, nawet nie jest się w stanie złożyć, bo zaraz ten korek przetnie. Tylko pytam się, gdzie my mamy to podziać. Ja uważam, że powinny być jakieś kosze na te szkło, a nie. A poza tym, jak ktoś się przyjrzał, jak ładowane jest te worki z tej rzucane są tak z ziemi, a tam na koniec skryty tego samochodu dosyć długiego, że tak się tu potłucze tam na samochodzie, ale to już jej sprawa, nie nasza. Ale od nas wymagają niestety i ja uważam, że na to by trzeba zwrócić uwagę, bo taka dużo tych niesortowanych śmieci u nas nie ma, bo tak większość ludzi sortuje te śmieci i jakoś tam się stosuje do tego, żeby w miarę z tego jakoś wyjść. Dalsza sprawa. Sprawa tutaj znaków, ograniczenie ładu tego tonażu na tych drogach. Proszę Państwa, mamy te znaki na drogach zrobionych wcześniej. I cóż z tego? Tam trzeba postawić od razu i policjanta czy ten znak. Bo nikt na to nie zważa, ale zresztą nie zablokujemy sobie życie na wsi. Bo jak wiemy, to jak u nas, kupują obornik, przychodzi taka łódka z obornikiem, no nie chcą, nie opuścimy go, bo policję zadzwonimy, żeby gospodarzowi nie zwrócił tego. Czy wiezie ktoś sobie kostkę, wiezie mu firma, nie wpuścimy go? No do swojej posesji musi jakoś dotrzeć z tym towarem, nie? I nie możemy się zablokować, no to trzeba być komuś, być czy są sobie na telefonie i po policję dzwonić, bo to nic nie daje ten znak. Ludzie nie zważają ani na ograniczenie szybkości, ani nie zwracają na tonaż, tylko zachowują się jak się zachowywali, bo droga jest, to się jest. I niestety ja patrzę u siebie, mieszkam przy drodze, widzę, obserwuję. Nie ma na to wpływu, no bo ktoś tam wozi sobie ziemię u nas, bo tam domy chce zawalić. Jadą samochody, łódki z ziemią i też coś. Zwróciłem uwagę jednemu, to się roześmiał, pojechał dalej. Raz tam przejechał gdzie indziej, później znowu jadą wszyscy i ta droga się rozlatuje niestety. Nie mamy na to wpływu, bo trzeba by policja, ale tak jak wiemy, dodzwonić się do nas na policję, to szybciej łowicz odbierze niż nasz powiat Sokaczewski czy tak dalej. Sprawa dalej. No tutaj tam
wójt się wypowiadał i uważam, że bardzo słusznie na temat tych inwestycji, że mamy taką inwestycję zaczętą jak ta hala sportowa w Brzozowie, czy planowana w Kapturach. Proszę Państwa, uważam, no drogi jeszcze na razie mamy, jakie mamy. I uważam, że powinniśmy się skupić teraz, tak jak Pan Wójt powiedział, że na tej hali, tej przedszkole jest wynajmowane, mogłoby to przywrócić tam, żeby było wszystko na miejscu i te koszty na pewno by się tam obniżały. I uważam, że to jest dosyć mądre posunięcie i trzeba by się tego trzymać. Dalsza sprawa, to trzeba by tu podziękować gminie za te oznakowanie tych wsi naszych rozrzuconych, tak jak Sadowa, Brzozówek, czy tam Dobki, czy te inne. Są zrobione te oznakowania i kochani, już teraz nie błądzą kurierzy, nie błądzą nim, bo są numery, on gdzie się skręca, bo to w kilku miejscach są te wsi. I to bardzo zawodą, że egzamin uważam, że te oznakowania, chyba u nas większość już tych wiosek ma numery tych domów podane na bramach, są czy tam na budynkach, że nie potrzeba, nie ma problemu znaleźć kogoś na danej wsi i dojazd do tej wsi. To jest od numeru do numeru i także nie ma tego obłączenia i za to chwała. Bo to bardzo mądre posunięcie. I proszę Państwa, no to chodzi o ten objazd dróg, bo tu jest planowane tak jak to bywało, zawsze rada objeżdżała, ale proponowałbym kogoś z powiatu wziąć tutaj też komisja, jak będzie jeździć, żeby się przejechała po tych drogach. Bo ja mieszkam przy tej drodze powiatowej, Mieszczęcy do Ostrowcy, tam Lubnieńca. Proszę Państwa, tam jest tragedia, już i gorejsze się wyrastają na drogę, że jest odmianka, bo każdy się boi porysować samochodu. I ja uważam, że droga już prawie zaorana, rowy są zaorane, nie było, będą siedzieli na asfalcie, się uda, albo zachorzą, bo nikt na to nie reaguje, nikt nie się czuje gospodarzem tej drogi, absolutnie. Żeby ktoś przyjechał i powiedział, no trzeba tu wyciąć te patyki, czy trzeba tutaj coś poprawić, nic się teraz nie robi na tej drodze, absolutnie. Jakby nie czynia była ta droga. A coraz gorzej, doby się robione, płata na łacie i łatą pogania, że jest tam i na niemożliwością jazdy, chociażby się zainteresowali to, w jaki sposób te drogi kosztem zdawali się poprawić. Ale tam się nic w tej chwili nie dzieje. Drzewa wyrastają w tych pobłociach. Niektóre są może lepiej, że zaorane, bo nic nie rośnie chociaż, a tam, gdzie nie orane, to wyrosły już drzewa potężne, że nie ma to czegoś. To pola wielka, swoich konar radą wisi, to może w każdej chwili na jakiś przejeżdżający pojazd. Nikt się tym nie zainteresuje i to ma być nasz powiat. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, Tomek, ja mam pytanie. Z 15 listopada składałam pismo do Urzędu Gminy, ponieważ u nas częściowo w niektórych miejscach został ten nowy asfalt zniszczony przez złożony brzuszek na drogę Ładyarz-Ciechówek. I po prostu kiedy to będzie naprawione? Miało być do końca roku, no koniec roku już jest. Chciała być, bo mieszkańcy mi się pytają, no i tam szczególnie o tym piśmie ubytki, gdzie takie mniej więcej były. Czy to będzie naprawione? Dziękuję. Czy do Tomka jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ja zgłaszałam prośbę o kosiarkę. Mamy kosiarkę ścięte i serdecznie dziękuję panu. Do Tomka. Państwo proszę. Panie Wójcie, Wysoka Rada, ja to mam taką prośbę do opieki społecznej, bo chodzę tam do tych starszych odwiedzam, żeby chociaż raz w roku odwiedzili tych starszych ludzi, żeby choć się spytali, jak ci ludzie żyją, czy mają opiekę, czy mają ciepło, wszystko. I mówią, że nikt nie przychodzi nigdy. Jak te wybory są, to podpisy przyjdą. Jak wybory się skończą, nikogo nie ma. I to jest taka prośba, żeby chociaż raz w roku przed zimą, czy kiedyś odwiedzić. To też są nasi mieszkańcy i też o to chcą. Pan prosił od razu o głos. Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie, bo to jest to, o czym ja wielokrotnie mówiłem i ja rozmawiam z panią kierownik GOPS-u i przy okazji programu, o którym tu była mowa, w Ładach akcji Caritasu, gdzie też padło pytanie, jak często poszkodowani są odwiedzani. Jestem zdania, że powinni być częściej. Jednoznacznie powinniśmy mieć wykaz osób, którzy wymagają monitorowania tak naprawdę. Dopracujemy się tego. Jest to
głównym założeniu to wnika jakby nie tylko z szacunka, to jest też podstawowy obowiązek w ustawie wynika. Natomiast chciałem powiedzieć, bo radny Kunc bardzo słusznie zwrócił uwagę na to 9 milionów, to każdemu chodzi po głowie, ale no trzeba zauważyć, że tam są środki przesunięte, które będą spływały z zewnątrz, prawda? I na szczęście nie jest to takie faktyczne zadłużenie gminy, więc nie chciałbym, by to przerażenie, to boli oczywiście, by to przerażenie narastało i byśmy czuli się zupełnie skrępowani. To prawda, że w momencie, gdy jest, załóżmy, perspektywa większych środków na drogi lokalne, nie jesteśmy jako gmina przygotowani na aplikowanie większej ilości. To prawda, bo mamy zobowiązania, ale myślę, że będziemy starali się do każdego programu zgłaszać drogi. Niemniej jednak podtrzymuję, że to my musimy wypracować, które w pierwszej kolejności, które w drugiej, i byśmy w końcu nie przestawiali drogi z początku na koniec, ciągle na koniec, tylko pewną kolejność próbowali zachować. Myślę, że to będzie w porządku w stosunku do wszystkich mieszkańców, bo tych dróg jest naprawdę bardzo dużo. Co do tonażu, że jest brak ograniczeń, my tak patrzymy na siebie jako tych idealnych, prawda, że my nic nie, my wszystko dobrze robimy, prawda, tylko ktoś jeździ, prawda, to nasi mieszkańcy, czyli my jeździmy, prawda, i trzeba u siebie zaczynać, tak naprawdę. Ja bym prosił, bo to bardzo ważne zadanie jest, bo jesteśmy na etapie harmonogramu wyboru sołtysów, by na zebraniach, szczególnie w Brzozowie i w Bieżycach, już próbować rozmawiać o wprowadzeniu nas ulic, prawda? Żeby jednak zachęcać to dla porządku też, a nie bójmy się, że w Brzozowie będzie miasto. Ulice jeszcze nie miasto, ale dlaczego ma nie być ulic dla porządku tak naprawdę? Warto pomyśleć i tutaj myślę, że będzie propozycja dla Rady, by osoby, które będą ponosić z tego tytułu koszty, można było przeznaczyć jakąś pulę na częściowy zwrot tych kosztów, bo jeżeli ktoś będzie miał duże zobowiązania, starostwo nas nie zwolni. To nie ulega wątpliwości, bo samo ponosi koszty i to nie jest budżet pozwalający do zwalniania, ale my możemy ewentualnie na podstawie poniesionych kosztów próbować rekompensować. Gdy mówimy o punkcie rehabilitacyjnym, to pewnie, że koszty. Natomiast tutaj jest program Senior Plus, o tym rozmawiałem, i właśnie w tym budynku dla jego no jakby lepszego funkcjonowania i w sumie lepszego wykorzystania, a tym samym obniżenia kosztów, bo jeżeli byłyby jednostkowe, mówię o kosztach jednostkowych, to warto myśleć o również punkcie rehabilitacyjnym, ale w powiązaniu z lokalem dla seniorów. Bo ja o tym rozmawiałem z kierowniczką GOPS-u i gdzie my mamy lokale na parterze? Bo dla seniorów
lokal powinien być przede wszystkim na parterze, chyba że z windą. Do remontu jest na przykład budynek gminny do wykorzystania nad policją, ale to jest na... to wymaga windy, prawda? To nie jest na parterze. I ten budynek, to ja właśnie jeszcze dzisiaj zamierzam podjąć rozmowę z panią z ośrodka, z panią dr Goszczyńską, bo ona wynajmuje, prawda, pomieszczenia. Czy takie przedsięwzięcie nie przeszkadzałoby? Bo tu są pieniądze z programu do podjęcia i można byłoby w tym kierunku pójść, a przy seniorach punkt rehabilitacyjny jak najbardziej. Natomiast ja wiem, że rehabilitacja potrzebna jest każdemu, ale jeszcze inne lokalizacje łącznie z salami, bo ta przyszła sala w Brzozowie, tak samo można byłoby o tym myśleć. Natomiast tak, to są finanse. Natomiast jeżeli chodzi o program Senior Plus, to na to są, to tutaj program jest. I tutaj jest potrzebna szybka decyzja, bo trzeba składać wniosek. Też przede wszystkim trzeba myśleć o tym, żeby optymalnie te pomieszczenia, które są, starać się wykorzystywać, żeby one jak najtaniej funkcjonowały. I dlatego na najbliższych spotkaniach, czy w komisjach, będę próbował o tym z państwem rozmawiać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przy szkołach, jak najbardziej. Tutaj pan przewodniczący zwrócił uwagę na bezpieczeństwo już na terenie szkoły, w zasadzie szkoły w Iłowie. Droga przy ulicy Strażackiej nie poprawiła nam tego bezpieczeństwa, a mogła. Przegrał inny, Strażacka wygrała. Nie będę się do tego ustosunkował kolejny raz. To po prostu było. Natomiast poprzez ten park dojście do szkoły jak najbardziej, ale czy dojazd nie jest już w tej chwili wyeliminowany, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno jest możliwe do wykorzystania to boiska asfaltowe na nawrót samochodów, oczywiście osobowych, i ewentualne parkowanie. To na pewno jest możliwe do wykorzystania i nad tym możemy się pochylić w najbliższym czasie. Bo to w pierwszym etapie można byłoby tylko wykonać przejazd bez większych kosztów, a później zobaczyć, jak to ulega zniszczeniu, ewentualnie zabezpieczenie kostką i tak dalej. Nie pytajcie mnie państwo dzisiaj o witacze, bo dyskutujemy o tym i myślę, że zamówienie wszystkich będzie tańsze niż uzupełnianie pojedynczych i nie będziemy się do nich dotykać w tej chwili, póki tam jeszcze jakoś tak wiszą, niech wiszą, być może wykonamy to jednorazowo, ale tutaj padł pomysł, by na tym witaczu umieścić, a może napis nie śmiecić, albo gmina ekologiczna, więc warto pomyśleć, kto by miał projekt, to znaczy w głowie oczywiście pomysł jakiś, to ewentualnie prosimy o podpowiedź. Z tymi fotoradarami jak najbardziej. Dlaczego nie? O śmieciach segregowanych i o pomysłach, myślę, że to jest dyskusja na później, nie na ten rok. Tym bardziej, że podpisaliśmy umowę. Odpowiem pani sołtys w
15 listopada pani zgłosiła, tak, wniosek? No to dobrze, bo mogę go nie pamiętać. Dziękuję. Dziękuję pani Grauna. Tak, bo ja chciałam nawiązać do tego, co mówiła pani Sołtys odnośnie seniorów. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wielokrotnie ci z państwa, którzy przychodzili na sesję, prosiłam przy okazji obecności pani kierownik GOPS-u o przedstawienie nam listy 75-latków. 4 lata. No nie czekałam się. Życzę powodzenia panu Wójtowi. Myślę, że ma pan większą siłę przebicia. Zgodnie z ustawą 2 godziny dziennie, jeżeli jest osoba samotna. Pytałam o to również, dlaczego u nas jest tylko na umowę zlecenie. Pracuje pani na przeliczeniu, to jest pół etatu, która zajmuje się jako opiekunka. Wynikałoby z tego, że właściwie mamy 4 osoby w wieku powyżej 75 lat na terenie całej gminy. No i żart, to jest, proszę państwa, ja rozumiem, że wiele osób jest takich, które mają 75 lat i świetnie funkcjonują, ale mamy również na terenie gminy ludzi, którzy mają ponad 90, źle funkcjonują, rodzina jest gdzieś tam, albo tej rodziny w ogóle nie ma i to jest podstawa działalności GOPS-u. Żeby te minimum, te 2 godziny, ale powiedzmy już dobrze, nie będzie trochę nawet mniej, ale żeby tym osobom zrobić zakupy i żeby z nimi pobyć, to jest obowiązek GOPS-u. I to niestety realizowane nie jest. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o uzupełnienie i myślę, panie wójcie, że z radą razem będziemy naciskali nadal na panią kierownik GOPS-u, żeby to wreszcie, co jest obowiązkiem, zostało zrealizowane. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć tak, panie wójcie, refundacja kosztów, jeżeli chodzi o rozmów, to niestety to dobrze wygląda, ale później wrzodzę. Mówił pan o kosztach poniesionych przez mieszkańców i znowu kłania się nam podatek dochodowy, ponieważ każda refundacja jest przychodem i byłyby następne skutki podatkowe. To jest taka rzecz kolejna. Zwracam się teraz do pana radnego Kunca jako stara radna. Temat rehabilitacji, jak państwo wszyscy wiecie, był wałkowany przez poprzednią radę długo. Był wałkowany przez pana radnego Ziętarę, był wałkowany przez nas. Nie jest to taki prosty temat wbrew pozorom, bo pytanie jest takie, czy mówimy o rehabilitacji w ośrodku zdrowia, która jest finansowana przez NFZ, ale żeby mogła być finansowana przez NFZ, to ona najpierw musi powstać, są duże koszty, następnie musi zacząć działać przez jakiś czas jako ośrodek płatny i musi wystąpić o refundację do NFZ-u i nie wiadomo, ile dostanie. To jest, i czy dostanie, dlatego że, czyli jest to nakład poniesiony przez kogoś. Ja mówię o tym, co się dzieje w ośrodkach zdrowia, czy tak jak w Sannikach jest poradnia rehabilitacyjna. To jest prywatna działalność gospodarcza. Wbrew pozorom, w znacznej części, ponieważ no, od lat się znamy z właścicielką, w znacznej części utrzymują się z tej części zabiegów, które są prywatne. Bo gdyby finansowane to było tylko i wyłącznie z NFZ-u, to niestety dawno by splajtowali. Nie wiem zresztą, czy pan się orientuje, że swego czasu tam było 80 pacjentów dziennie finansowanych przez NFZ. W tej chwili dostali tylko pieniądze na 34 pacjentów. To nawet nie jest połowa. Resztę muszą ciągnąć, nie wiem, jestem powiedzmy tam jakoś na bieżąco. Z ogromnej ilości pracowników w tej chwili to zostało okrojone do 4 pracowników. I wszystko razem kuleje. To nie jest takie proste. Pan wójt powiedział, że będzie rozmawiał.
Gorszyńską. Tylko panie wójcie, ja już w tej sprawie rozmawiałam z panią doktor Gorszyńską. No właśnie, pani doktor wynajmuje cały, jest bardzo piękny ten lokal, bo ja rozmawiałam swego czasu, że można by tam rzeczywiście pewne zmiany dokonać. Tylko pani doktor w umowie ma zastrzeżone, że nie ma prawa podnajmu. W związku z tym pani doktor albo weźmie mniejszą część, to jest naprawdę kolejna rzecz, bo umowa jest na całość, bez prawa podnajmu. Na cały lokal jest. Tak, no więc pan sekretarz to na pewno wytłumaczy dokładnie. Panie wójcie, od razu do witaczy. Swego czasu był konkurs u nas przeprowadzony i jak gdyby znakiem ekologicznym naszej gminy, mamy taki znak. Jest to wyjątkowa atrakcja dla ornitologów, słynne podróżnicze właśnie, więc to jest, wygrał w głosowaniu internetowym tenże podróżniczek i jest to naprawdę atrakcja dla ornitologów. Chciałabym jeszcze już, żeby od razu załatwić wszystkie rzeczy. Pan wójt wspomniał o koncercie 22. Bardzo cenna inicjatywa i w imieniu rady serdecznie chciałam pogratulować i podziękować. Były to tak zwane pierwsze koty za płoty. Było mało ludzi, a szkoda, bo bardzo fajnie wystąpiły zarówno dzieci, jak i młodzież z GOP-u. Była gwiazda wieczoru. Gratulacje dla mamy w tej chwili obecnej. Szkoda, że nas było tak mało, bo czasami warto się zatrzymać nawet w tym okresie przedświątecznym na chwilę i pobyć z innymi i pokolędować, ale myślę, że to się rozwinie, ta inicjatywa. Dwie rzeczy jeszcze. Panie wójcie, teraz zwracam się do pana. Swego czasu pani radna Bartosiak w poprzedniej kadencji wielokrotnie mówiła o tym, że w naszej gminie nie ma funduszu stypendialnego, że on kuleje. Apelowała wtedy nawet do pana wójta, że w różnych gminach są fundusze stypendialne wójta. Na poprzedniej sesji pan przy okazji dyskusji o wynagrodzeniu, a o pieniądzach się właściwie nie powinno dyskutować, powoływał się na pana wójta Jaworskiego z Rybna. I jak wiemy, pan wójt Jaworski przekazuje co miesiąc kwotę na fundusz stypendialny. Propozycja, czy pan wójt mógłby się zastanowić nad jakimś funduszem stypendialnym wójta w gminie Iłów. I ostatnia moja prośba do wszystkich państwa. Proszę państwa, zbliża się Sylwester. Wszyscy o tym wiemy. Zbliżają się fajerwerki. Wiele miast zrezygnowało. Ja nie mówię o tym, żeśmy rezygnowali z fajerwerków. Jakoś ten nowy rok chcemy przywitać. Natomiast wielka prośba, powtarzana już przez tak zwanych przyjaciół zwierząt. Zabezpieczcie zwierzęta, bo po Sylwestrze, po powitaniu nowego roku mamy mnóstwo biegających zwierząt. Psy, ale koty również. Boją się panicznie huku. Jest niewiele psów, które lubią strzelaninę, wiadomo, psy myśliwskie. Cała reszta się boi. Zamknijcie te zwierzęta, żeby one nie miały możliwości uciec. Bo później naprawdę sporo wypadków, jest dużo bezdomnych zwierząt. I to chyba wszystko. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do Tomka? Bo już kilka ma, by odpowiedział. Do Tomka, czy są jeszcze jakieś pytania? Jakie do Tomka? Nie. Do Tomka? Nie. No to Tomek, ma jakieś pytania? Jedno pamiętam, pani sołtys tutaj jest pięknie. Te ostatnie, bo chyba tylko jedno było tak naprawdę do mnie w tej chwili. Chodzi o ten asfalt. Ja tam przejechałem z wykonawcą, popatrzyliśmy sobie na to wszystko. To nie jest tak do końca ta droga połamana, tylko są miejscowe pęknięcia. Te pęknięcia można zrobić sposobem, o właśnie, takim jak tutaj koleżanka mówi,
żeby to delikatnie zaspawać, trochę to inaczej się nazywa, ale trzeba zalać te dziury, czyli nie trzeba tego wycinać. Wykonawca stwierdził, że to nie jest teraz pora przy tej pogodzie, przy tej temperaturze na takie prace. Nie wiem, czy to panią sobie satysfakcjonuje, czy... No dobrze. Czyli uważam, że do tematu znowu, tak jak na poprzednich sesjach mówiłem, wrócimy troszkę później. Dobrze. Państwo, to jest Giżycysz. Ja bym chciała się ukłonić za opieką, dlatego że ja miałam takie przypadki, gdzie ludzie mi zgłaszali o osobach starszych, młodszych, chorych i byliśmy w stanie pomóc, ale czasem tej opiece trzeba pomóc i samemu zgłosić, gdzie jest osoba chora, tak? Bo to wygląda tak. Dzisiaj jestem zdrowa, za chwilę mogę być chora i oni tego nie wiedzą. Jeśli społeczeństwo razem wspólnie nie zacznie pracować, żeby jedno drugiemu pomogło i panuje taka znieczulica, to trudno jest mówić o tym, że tylko opieka będzie winna, bo ich jest tam 3 czy 4, a nas jest tyle wsi, 40 sołectw, więc oni nie są w stanie wyłapać tych osób chorych, tak? Ale ja na przykład jestem bardzo wdzięczna tym osobom, które zatelefonowały do mnie do domu i powiedziały, że mam mieszkańca, potrzebuję pomocy, że nie ma komu zawieźć na badania. Było zorganizowane nawet wyjazd na badania i przychodziła właśnie pani, do której ta pani ze względu na to, że miała dużą rentę, dopłacała parę groszy, resztę tam dołożyła jej gmina i była bardzo zadowolona, była to osoba samotna i tak dalej. Tylko że wszyscy jak tu siedzimy, nie ma znaczenia, czy to jest sołtys, czy radny, bo akurat doniosło to się do naszego radnego, no i powiedział w opiece do kierowniczki, żeby położyć tą chorą na półkę. Jak miała 80 lat i 4 choroby, no to do choroby na tej półce leżała. Trzeba po prostu wszyscy spojrzeć na te osoby samotne i chore, bo jeśli tego nie zrobimy, to jest taka znieczulica, że po prostu głowa mała. Jak ja mam dobrze, to co mi obchodzi na przykład, że sąsiadka jest chora? Ja tam chodzę. Żeby obraz nie chodził u nas i nie poszli do tej osoby samotnej, to leżała na podłodze kupę godzin, nie miej ktokolwiek pomógł. Dziękuję. Dziękuję. Radni, jeszcze jakieś pytanie? Radny Rafał. Ja chciałbym zapytać odnośnie awarii oświetlenia w Paulince, bo do tej pory nie wiem, czy coś zostało, tak? I odnośnie jeszcze drogi w Załuskowie, abyśmy nie zapomnieli o niej w planowaniu tych pierwszych ważnych inwestycji, bo to jest w opłakanym stanie, są drogi w tej miejscowości i chciałbym przypomnieć, żeby pamiętać o tej drodze. I myślę, że w ustalaniu kolejności ważnych inwestycji w naszej gminie nie zapomnimy też o sali w Kapturach. Zresztą o niej wiemy dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze Państwo. A ja z tego wszystkiego zapomniałam, że ja bym prosiła może, żeby do województwa zgłosić wniosek taki o chodnik w Bieżycach. Bo wiem, że do tej pory oni kiedyś byli na sesji, ja z nimi osobiście rozmawiałam, tego chodnika nie ma. U nas latem to bardzo dużo samochodów jeździ do Koszalówki, nad Białej i tak dalej. Starsze osoby bez potrzeby dzieci dojechałyby sobie do kościoła, byłoby bezpiecznie, a w tej chwili jest niebezpiecznie, bo te nasze pobocza nie są do niczego. No one niby są zrobione, ale nie na rower. To ja mogę tu odpowiedzieć od razu, że to będzie, jest w planach, ale dopiero gdy cała droga do Sochaczewa zostanie ukończona, bo już są plany, a w trakcie robót oni nie mogą zmieniać tych planów. To na pewno było tutaj pani mówione i tłumaczone. Tak samo dotyczy zatoczek autobusowych, jeszcze tam wiele jest rzeczy do zrobienia na odcinku należącym do gminy Juchtek, jak i do Rybna. Oni będą mogli do tego przystąpić, ale to dopiero po skończeniu całej inwestycji. Jak ktoś jeszcze do państwa? Później pan sołtys teraz. A najpierw tutaj pani sołtys. Jeśli chodzi o oznakowanie dzieci w czasie, w relacji, postawionych na jak w innych
przydało mi się u nas, bo to tak jest, Iwona Ładowska i Łady są połączone jedno z drugim, no i ta rozbieżność jest bardzo dobra. Tak. Dziękuję. Pan sołtys Adam, może pan teraz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wtedy organizowałem spotkania z mieszkańcami wsi, z niektórymi poprosiłem niektórych radnych. Sprawa mianowicie ciągnie się nie od dziś, bo to już z pani niektóre kilka lat. W pierwszym wypadku to dotyczy czy pani Gerasowej i sołtys wsi Przejmy, gdzie jeden z mieszkańców wsi poczuł się bezkarny i zaorał połączenie wsi Załuszków z Przejmy. No i nie ma na niego rady, żeby drogę się wrócił. Druga sprawa, prosiłem radną Mianowa i pani sołtys przybyła i na pewno powiedziała. Mianowicie chodzi o północną część Załuszkowa, gdzie mieszkańcy przeważnie z Mianowa nie mogą dojechać do swoich punktów. Bo to tam jedna z radnych, raczej przepraszam, nie z radnych, jedna z mieszkańców nie naszej wsi nie godziła się na nowy pomiar drogi. I bym prosił pana wójta o zainteresowanie się, jaki radnych robiła tymi sprawami. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie do pana sekretarza powiedział? Dziękuję. Panie sekretarzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, tutaj padło pytanie o gałęzie. Tak? Pani sołtys Ład mówiła o gałęziach. Ja rozmawiałem tutaj z komendantem Sylwkiem odnośnie pomocy. Tam trzeba się po prostu umówić na któryś dzień i strażacy pomogą z tymi gałęziami. Bo tam chodzi, tam teraz działalność gospodarcza się otworzyła, czyli tam jest mechanika samochodowa, prawda? I tam jest zasada, żeby pomóc, tutaj komendant obiecał, że pomoże, tylko no, trzeba się po prostu na któryś dzień umówić, bo oni też muszą mieć około 4-5 chłopaków, którzy po prostu pojadą przecież te gałęzie i wtedy mówicie się, a pani jako sołtys zorganizuje też 3-4 i wtedy jak będzie tyle ludzi, to raz, dwa, trzy to będzie wycięte. No więc jak pan Sylwek ktoś ten dzień znajdzie, no bo to też jest problem tak, bo strażacy też pracują, prawda? No wiadomo, że nie jest tak, jakby tak powiem, do umówienia się. Natomiast ja to zgłaszałem. Paulinka, tutaj pan radny, chodzi o lampy. No więc te lampy, które państwo macie, to nie to, że one nie świecą. Ja po ostatniej sesji rozmawiałem z kierownikiem z energii oświetlenie. On w swoim wykazie nie ma takiego licznika, jeżeli chodzi o paulinkę. Tam po prostu trzeba założyć nowe, to jest nowa inwestycja. Tamte poprawy, które wiszą, tak zwane trumny, to takie trumny są, to jest co jest do zdjęcia, bo to jest to 300-400 W mocy brało, tej pobierało, natomiast oświetlenia praktycznie żadnego, teraz to się nie nadaje. To jest tak naprawdę nowa inwestycja do zawieszenia w tym miejscu łącznie z nowym licznikiem. Nie wiem, jeżeli przewód jest piąty, to może być, jeżeli on jest sprawny, ale sprawny plus licznik to jest po prostu od początku trzeba. Sekundkę. Była też mowa o chodnikach przy drodze 577 i 575. Ja też jest, że tak powiem, czuję się tutaj kompetentny w odpowiedzi, bo drodzy Państwo, w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zwracał się do wszystkich gmin, które są zlokalizowane przy drodze 575 oraz 577 o to, by wskazać ewentualne ciągi chodnikowe, gdzie gmina widziałaby takie ciągi chodnikowe. I my wskazaliśmy takie pismo, jest tutaj w urzędzie, wskazaliśmy, gdzie byśmy widzieli. Z tego, co ja pamiętam, w tym piśmie, jeżeli chodzi o drogę 577, to było napisane, że od granicy gminy Iłów z gminą Słubice do samego Iłowa, czyli do skrzyżowania z ulicą
Wiślana, bo od ulicy Wiślanej mamy już chodnik do szkoły. Dalej, jeżeli chodzi o jeszcze drogę 575, przedłużenie przy ulicy Generała Włada, czyli do ulicy Leśnej, bo jak Państwo pewnie wiecie, chodnik kończy się na wysokości tego bloku w Pomie, natomiast do ulicy Leśnej nie ma tego chodnika, chociaż pas drogowy tam jest, prawdopodobnie bez większych problemów można by ten chodnik ułożyć, tylko po prostu go zaprojektować. No dalej generalnie no to mamy las, prawda, i włoski, więc tam jako taki chodnik może nie jest aż tak potrzebny. Tak, dalej przy pensjonacie Włada i to jest droga 575. Natomiast jeżeli chodzi o drogę 577, to tam więcej, bo od skrzyżowania z drogą powiatową, tam, która prowadzi w kierunku Dołowicza do szkoły w Kapturach i dalej 700-800 metrów po wsi Karłowo w kierunku do Brzozowa Nowego, tutaj ciąg pieszy. No dalej będziemy mieli chodniki, ale to już, drodzy Państwo, będziemy mieli, być może to w tym roku już się wydarzy, bo jak Państwo wiecie, Zarząd Dróg Wojewódzkich i w ogóle Urząd Marszałkowski jest na końcówce uzyskania pozwolenia na te dwa ronda w Brzozowie Starym, bo przebudowa tego przejścia przez Brzozów Stary to dwa ronda, ale nie tylko, to również ciągi piesze po jednej i po drugiej stronie. Czyli tam był temat tutaj w Brzozowie Starym załatwiony. I jeżeli chodzi o Giżyce, to od przystanku w Giżyczkach do szkoły w Giżycach, taki żeśmy wyznaczyli ciąg, i od Giżyc aż do skrzyżowania z drogą powiatową, czyli do tak zwanej Tekni, czyli wchodzimy już w gminę Rybno. Tutaj przy drodze 577, no to jest kilometrowo to chyba około 3 km, gdyby razem zsumować chodników. No, natomiast no, bardzo prosto się to mówi, że tak można powiedzieć i to by było wymarzone, gdyby tak było. Natomiast jak Państwo wiecie, no nie w każdym miejscu pas drogowy pozwala na to, żeby umieścić tak bez żadnego wyczuku i tak dalej, czy bez przekazania mieszkańców, nie wiem, za darmo, czy za złotówkę i tak dalej. Są różne problemy, natomiast w tym piśmie zaznaczyliśmy, że gmina jako gmina widzi to, że to jest jakby niezbędne i wszelkie jakby partycypuje we wszystkiej możliwej pomocy. Ja nie mówię o pomocy finansowej, bo o tym jeszcze za wcześnie mówić, natomiast jeżeli chodzi o wykup, jeżeli chodzi o rozmowę z mieszkańcami, o takie sprawy miękkie, to jak najbardziej tak. I myślę, że to większość jednak ludzi widzi takie ciągi piesze, że są potrzebne. One są potrzebne, bo to wyeliminowałoby wiele kolizji, wiele wypadków, szczególnie na 77, gdzie tak na praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie było wypadku i kogoś, żeby nie odwieziono do szpitala. Mamy kontakt ze strażakami, także wiemy, że co chwila tam coś się dzieje, szczególnie właśnie tutaj na zakręcie między Brzozowem a Giżycami. Karłowo też jest niestety nieszczęśliwe. No ale 575 też. To na pewno by też wyeliminowało wiele problemów, na przykład z dowozem dzieci do szkoły, bo teraz wiadomo, ten dowóz funkcjonuje, ale gdyby takie dziecko mogło, nie wiem, 10-latek, 9-latek, czy nie wiem, 11-latek, wsiąść na rower, czy iść takim ciągiem pieszym, gdzie jest bezpieczny chodnik, no to też rodzice na pewno by mieli. Dokładnie, albo przy okazji ścieżkę rowerową. Także tutaj to było wystąpienie, jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich. My żeśmy na to pismo odpowiedzieli. Wiem, że oni mają jakby następnym krokiem modernizacji tej drogi to są ścieżki i chodniki, no bo tak jak 575 jadąc do Płocka praktycznie już jest wyremontowana, tam mamy odcinek między Wymyślem a no Wymyślu tak naprawdę, ale to jest w 2019 ma być ten odcinek ukończony, łącznie z rondem w Wymyślu, bo tam jest przecięcie powiatowe w kierunku Gąwina i w kierunku Wiączemina. Tam ma być rondo i ten odcinek, który nie jest, no to tak naprawdę na odcinek Kiłów-Płock, no to mamy drogę wyremontowaną. Jadąc do Warszawy 575 też już niewiele zostało, bardzo się ładnie jedzie tam nad Wiślem, mały ruch.
No ale teraz sprawa właśnie tych jeszcze własności gruntów, jeżeli chodzi o pas drogowy. To jak tutaj w gminie może na Wołyńskim opowiem, pas drogowy jest bardzo szeroki, ale już w kierunku do Łat, no to tam już tego pasa nie ma, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o Łąki. A, gdzieś zawódku gdzieś przejma, to jest zaporał drogi, tak. Panie sołtysie, ciąg drogowy. Ja tam kiedyś rozmawiałem chyba z panem sołtysem na ten temat. Tam, ja nie wiem, czy tam ten pas, ta droga była, czy tam pas drogowy jest. Przypadkiem, czy to nie jest tak, że ten, kto zaorał, jest na prawie? Bo tak chyba z tego mi się coś wydaje. Łatwo to sprawdzić, czy można wejść po prostu w internet i zobaczyć, czy faktycznie ta droga tam, bo ja pamiętam tą drogę, za dziecka jeździłem tam rowerem. Faktycznie była taka droga. Do lasu się jeździło, tam do Załuskowa. Była i ja tą drogę pamiętam. Tam było fajne połączenie między Przejmą a Załuskowem. Natomiast pytanie, czy to ona po prostu nie była wyjeżdżona? Nie. Nie. Była tam, tak? No to jest do sprawdzenia, trzeba to sprawdzić. I zobaczymy, kto tam, co to jest, jaka jest prawo własności tej drogi. A tutaj kolegę Wojtka poproszę, żeby zobaczył, czy coś takiego w ogóle tam funkcjonuje. Mówię oficjalnie, no bo formalnie, znaczy nieformalnie, no to funkcjonowało. Ale czy to jest formalnie było? Bo to stara droga, to mogło tak być. Ja jeszcze tylko na koniec, bo już kończę, jeszcze tylko byśmy, to już też z panem Wójtem rozmawialiśmy na ten temat, ale też chodzi o radę, żeby jednak nie zapomnieć mieć z tyłu głowy cały czas, drodzy Państwo, budowę stacji uzdatniania wody w Lubawce. Tu mówimy o drogach, to one są bardzo ważne, są jedne z ważniejszych, natomiast ja już kiedyś mówiłem, że można by wybudować 100 km dróg, a jeżeli na przykład 3 dni nie damy ludziom wody w upał, no to wszystko, te 100 km będzie jakby, to się zatrze wszystko, tego nie będzie i to trzeba mieć też na jakby z tyłu głowy, żeby pamiętać o tej inwestycji. Drogi ważne, natomiast drodzy Państwo, tam jest zaczęte, tam jest pozwolenie na budowę prawomocne. Tam trzeba szukać środków, trzeba no po prostu tą inwestycję. Ona już jest zaczęta tak naprawdę. Zresztą pani skarbnik ma upewnie jako inwestycja wieloletnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie radni, poczekajcie chwilkę, bo radna prosiła powiatową. No to przeszliśmy płynnie do spraw różnych, tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja najpierw chciałam odpowiedzieć panu sołtysowi Waldemarowi Moczyjewskiemu, bo dotyczy to dróg powiatowych. Jeszcze w poprzedniej kadencji pan zgłaszał właśnie zakrzaczenia. Ja zgłaszałam do powiatowego zarządu dróg. Widocznie zapomnieli. Dzisiaj mam sesję i również to zgłoszę. Będę monitorować jeszcze tą sprawę, żeby nie zapomniano. Ale korzystając z tego, że pan przewodniczący udzielił mi głosu, chciałabym, bo to już upłynęło ponad 2 miesiące od wyborów, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wybór, ponieważ no, bardzo, bardzo mile zaskoczona byłam wynikiem. Dostałam najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów z 4 gmin, z wszystkich komitetów. Dostałam 870 głosów. Nikt z kandydatów innych, nie tylko mojego komitetu, ale z wszystkich innych, nie dostał takiej ilości głosów, więc to naprawdę mnie bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczyło. Byłam druga na liście, nie byłam pierwsza. Sama robiłam kampanię, nikt mi nie pomagał. No i tu właśnie się moja radość skończyła, ponieważ przed pierwszą sesją Rady Powiatu mieliśmy spotkanie z panem posłem Małeckim, no i niestety nic nie zaproponował dla mnie, czyli dla Iłowa praktycznie, no bo ja reprezentuję Iłów. Nic Iłów nie otrzymał. Było mi z tego powodu bardzo przykro. Pytałam nawet dlaczego, nie uzyskałam odpowiedzi, tylko było powiedziane, że są rozmowy
trwają rozmowy z dwoma osobami, już właściwie podjęły decyzję pozytywną, trzecia jest w dyskusji i jak się okazało za godzinę na sesji oczywiście wiedziałam już kto, że tak powiem, jest uzgodniony i te osoby weszły do zarządu bądź do prezydium. No jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo zostałam potraktowana jako murzyn, który zrobił swoje i może odejść. Tak można to skwitować, albo jedna osoba spośród radnych powiedziała, że wyciśnięto mnie jak cytrynę i wyrzucono. I to jest prawda, tak. Również chcę się odnieść do głosów, które były na tym terenie, dotyczących przejścia, niby przejścia mojej osoby na inną stronę. Tak, były takie próby czynione przez niektórych z radnych, ale ja nie podjęłam się rozmów, odmówiłam, jak również odmówiłam na sesji, gdy zgłaszana była propozycja na przewodniczącą Rady Powiatu. Nie wyraziłam zgody. Jest to w protokole, można sprawdzić. Było też pytanie od wielu osób i też chcę tu publicznie oświadczyć. Pytano mnie, czy to prawda, że nie byłam zaproszona przed wyborami na spotkanie organizowane przez pana posła Małeckiego przed wyborami właśnie na wójta gminy Iłów. Tak, to prawda, nie byłam zaproszona. Chociaż takie spotkanie wiem, że się odbyło, niedaleko mojego domu zresztą, ale nie byłam zaproszona. Dostałam później SMS-a, że jest kandydatem na wójta z ramienia PiS-u pan Jan Kraśniewski i mam go pobierać. Takie było, taka była informacja. Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo ci, którzy ze mną współpracują blisko, to wiedzą, ale ci, którzy tylko obserwują moją działalność, nie wiedzą. Chciałam powiedzieć, że moje diety jako radnej powiatowej, bo jestem już trzecią kadencję, są wyodrębnione na moim osobistym rachunku i wszystko, co jest z tych diet, ja przeznaczam na działalność społeczną. I tak w każdym roku, ja mogę to udowodnić, w tym roku na przykład dofinansowałam konkursy nie tylko o zasięgu gminnym, ale i powiatowym. Był wykład historyczny w szkole, wydaliśmy gazetę, był rodzinny rajd rowerowy, też dofinansowałam. Był festyn z okazji Dnia Dziecka, też nie mieliśmy dużo pieniędzy, trzeba było dołożyć. Odsłanialiśmy kolumnę niepodległości, przecież nic z budżetu, z żadnego programu nie otrzymaliśmy nawet złotówki, tylko to były składki ludzi, między innymi moja. Wydałam również książkę na stulecie niepodległości. Była ogłaszana publicznie, zaproszenie na promocję. Było bardzo dużo osób, byłam bardzo zadowolona. Mam jeszcze trochę książek, jeśli ktoś chciałby, to podaruję oczywiście. Więc te diety, które otrzymuję, wydatkuję dla społeczeństwa. Teraz będzie oczywiście troszeczkę mniejsza kwota, bo jestem tylko taką radną bez funkcji, ale i tak deklaruję, że też będę swoją diety przeznaczała na te cele. Chciałabym Państwu złożyć życzenia na następny rok, żebyście Państwo byli zdrowi, pełni optymizmu i nieugiętą postawę, żebyście mieli. Naprawdę to warto. Warto mieć nieugiętą postawę, nie ulegać komuś, bo ma się wtedy wewnętrzne zadowolenie, jest się spełniony, a to, że czy się jest takim, na takim czy na takim stanowisku, to naprawdę to jest bardzo przejściowe i naprawdę mało istotne. Życzę wszystkim bardzo serdecznie pomyślnego roku 2019. Dziękuję. Pani radnej, które są na sesji, dwie, naszego terenu, chciałem przypomnieć, żeby pani Aneczko, żebyście się upomnieli
Ochodnim Brzezowie. Tam już do celów projektowych mapki są zrobione, które zapłaciła gmina. A jest kwestia, tylko teraz naukowiec powinien się wywiązać z tego, że obiecuję wam zechali tam zrobić. A myśmy zrobili do celów projektowych mapy. Tak, panie sekretarzu? No, także się daje, że powinniście im też tam trochę przypomnieć w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dobrze, może jeszcze pan Radek, może się jakoś pan Radek. I pan Rafał później. No bardzo dziękuję panu sekretarzowi, że zwrócił uwagę, że jakikolwiek ruch pieszy czy rowerowy przy tych drogach jest dużym zagrożeniem dla tych uczestników drogi. Mam nadzieję, że ten temat pójdzie do przodu, jeżeli chodzi o oznakowanie. Druga rzecz jest taka, że skoro na Paulince te lampy nie działają, może wykorzystajmy tę okazję i załóżmy tam pilotażowe te lampy solarne, jakieś oczywiście za zgodą zakładu energetycznego. Bo i tak musimy, mówię pan, że oprawa kosztuje około 1000 zł. Mniej więcej to jest taki sam koszt plus montaż. To tym lepiej. Jeszcze chciałem się odnieść a propos tego punktu rehabilitacyjnego. Myślę, że akurat pani przewodnicząca, zmiana umowy czy aneksowanie umowy za obopólną zgodą i nie jest tam akurat jakaś największa przeszkoda. Ale to punkt rehabilitacyjny. Zmiana umowy nie dotyczyła punktu rehabilitacyjnego, tylko senior plus. To jest zupełnie dwie różne rzeczy. A punkt rehabilitacyjny może być założony przez lekarza lub specjalistę od rehabilitacji. To nie założy gmina, tylko osoby do tego powołane. I musimy się liczyć, że przez jakiś czas ten punkt musi funkcjonować na zasadzie działalności gospodarczej, bo na rok 2019 już w tej chwili nie dostanie się refundacji z NFZ-u. Oczywiście, że tak. I na zawsze musi minimum ten rok podziałać taki punkt na zasadach komercyjnych, żeby można było w ogóle wystąpić do NFZ-u. Ja zgłaszam taki wniosek To nie do gminy. Panie Radku, to pani doktor Goszyński, z którą ten temat był wałkowany i która w efekcie odstąpiła od tego. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Rafał. Ja chciałbym bardzo podziękować za starania o te chodniki przy tych głównych drogach, dlatego że myślę, że dla mieszkańców będzie to bardzo, bardzo bezpieczna sprawa, bardzo wszyscy będą mile to odbierać. Natomiast odnośnie oświetlenia, myślę, że tam jeszcze jest ta stara instalacja i może dlatego przy modernizacji łączne będą wymienione i te lampy. Bardzo dziękuję panu Radkowi za ten pomysł i ten pomysł myślę, że też jest godny uwagi, żeby ten pilotażowy program można było wprowadzić i na jednej z takich wsi zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Dziękuję. Pani radna i na koniec pan wójt jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałam odpowiedzieć panu Andrzejowi Orlińskiemu, ponieważ będziemy dzisiaj głosować budżet powiatu na rok następny. No niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że w projekcie budżetu nie ma żadnej inwestycji na terenie gminy Biłów. Ani chodnika, ani dokumentacji, nic. Więc no ja niestety, ale podnieść ręki za takim budżetem nie zamierzam. Zwłaszcza, że na terenie samego Sochaczewa naliczyłam 6 inwestycji, ale na terenie Biłowa żadnej, więc tutaj niestety, ale mojego poparcia nie będzie. Być może, że jeszcze jakaś autopoprawka się pojawi, to wtedy tak. Natomiast jeśli w takiej formie, jak tu ja widzę, to niestety, ale będę przeciwna. Tu pan wójt wspominał, że deklaracje jakieś są co do dalszej części ulicy Wyzwolenia i dalej w stronę Mękiny. Przecież to było już wielokrotnie mówione, że należy to umieścić chociażby w planach na dokumentację, żeby móc później aplikować wniosek, żeby to nie było zaskoczenie, że nie mamy dokumentacji, a wniosek już trzeba złożyć, więc
Ja liczyłam na to, że coś tu się pojawi, ale niestety nie ma i jestem z tego powodu niezadowolona. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Dajcie panu wójtowi. Jeżeli chodzi o drogę w stronę tam ulicy Wyzwolenia dalej, to wczoraj taką informację otrzymałem ze starostwa, że będzie składany wniosek, no i poczekamy, bo przecież jak będą dla nas informacje, to przecież będziemy musieli podejmować decyzję, uchwałę o dofinansowaniu. Czekamy i zobaczymy, jak to się rozwinie. Przecież ja tutaj za siebie mówię tak naprawdę. I to, co mówię, to wiem, co mówię akurat w tym zakresie. Natomiast chcę się odnieść do rehabilitacji. Tak, to wiadomo, że to nie jest czas na pozyskiwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten czas to był kiedyś, prawda? Tak jak mówię, wiele programów jest stosunkowo bardziej dofinansowane, są na początku, prawda? Później jest to droga przez mękę. Natomiast ja mówię o elementach rehabilitacji, które można wykonywać w zasadzie pod kątem osoby przygotowanej w każdych warunkach. I o tym przede wszystkim myślę. Natomiast o wynajęciu tego budynku w całości myślę, że to nie jest tak, że to jest po prostu w części wynajęty. I ja sądzę, ja powiem tak, porównuję czynsz i na przykład mały budynek w Brzozowie jest za większe pieniądze wynajęte i cóż tu dużo mówić, no podróżniczek to bardzo dobry pomysł jest. Pani przewodnicząca mówi o funduszu stypendialnym wójta w Rybnie. Wczoraj miałem okazję z panem wójtem z Rybna rozmawiać. Bardzo młody człowiek i wcale nieprawda, że za młody, żeby wygrać wybory. Wystarczy być co nieco społecznym. I on wygrał wybory. Szczerze mu gratuluję i kibicuję. Bardzo kibicuję, bo to jest rocznik gimnazjalny, więc młody człowiek, który no, myślę, że nie jest tajemnicą, że ma 28 lat. I chwała mu za to, za inicjatywę. Natomiast no, mam taki zwyczaj, że nikomu nie chcę użyć słowa nakazuje, prawda, być fundatorem. Mogę się zwrócić o pomoc, wielokrotnie to robiłem. Ja sobie przypominam gdzieś sprzed może już około 20 lat, gdzie takim wzorem dla mnie w tym czasie był ksiądz Świetliński. Jego się odwiedzało na koniec listopada, bo miał imieniny i jak się dowiedział, że robimy paczki, bo to od lat robimy, prawda, i teraz robiliśmy, no bo ja już nie robię tego. Ale wiem, że w szkole działa wolontariat, to pobiegł na strych, prawda, i przyniósł znaczną kwotę pieniędzy, żeby przeznaczyć je na paczki. Ale co najistotniejsze,
to prosił, by nikt o tym nie wiedział. I ja absolutnie o swojej działalności w tym zakresie nie chcę informować, nie chcę tutaj być cudownym prawdodawczyńcą. I no mogę powiedzieć, że mogę mówić o rzeczach, które tak czy inaczej nie da co się ukryć, bo podarunek w postaci paczki, pieniędzy, czy fundowanie, o którym o tych przedsięwzięciach można napisać w prasie, to myślę, że ja jestem zwolennikiem, żeby to jednak każdy pozostawił w sumieniu dla siebie, ale mogę powiedzieć jednoznacznie, że szanuję ludzi, którzy potrafią w dużym stopniu pomagać innym. Bardzo mi z nimi po drodze i wiem, że w szkołach funkcjonuje wolontariat, że uczniowie odwiedzają właśnie starszych i że niektórzy wychowawcy w tym też biorą udział, ale to nie jest rzecz, jak moje roczniki wiedzą coś na temat niewidzialnej ręki, kiedyś takiego problemu był, żeby o tym rozprawiać, bo nie każdy chce, żeby ta pomoc była nawet z tych podopiecznych, prawda, było o niej głośno. Natomiast niewątpliwie bardzo chętnie wyrażam wolę uczestnictwa w wolontariacie, jeżeli na przykład szkoły organizowałyby pomoc do egzaminów. Jestem do dyspozycji, już to dawno mówiłem i w każdej chwili służę swoim doświadczeniem, gdyby ktokolwiek chciał korzystać. Dziękuję. Dziękuję. To chyba chodziło bardziej o taki pomoc dla uczniów, bardziej ustanowiony niż wolontariat. W tym sensie pani dała się zdawać. To jest fundusz Stefan Jadłów właśnie. Radny, sokres. Chciałem do radnej powiatowej jeszcze. Słóweczko drogi powiatowej od Miślanej ulicy, od głównej tej, od Płocka do Suchodołu. Tam tak się już teraz doły ogromne zrobiły, jak jest woda, to wcale ich nie widać, jak się jedzie samochodem, to ino moment może koło się nawet urwać. To trzeba, to już było zgłaszane w tamtym roku, miało być to zrobione, poprawiane, ale jakoś jeszcze nie i może jak teraz wracam, uważam, żeby to było zanotowane tam w Sochaczewie i żeby oni to poprawili. I druga rzecz, pan wójt powinien trochę skromnie powiedzieć, to mogą nam kościół rozebrać. Przepraszam. Dziękujemy. Z tej całej dyskusji o te pieniądze. Jeszcze radny. Ja mam pytanie do radnej powiatowej, konkretnie do pani Wandy Dragan, ponieważ jeżeli wniosek będzie złożony na ulicę Wyzwolenia, to czy znajdą się w tym momencie, jeżeli zostanie przyznany, pieniądze na dokumentację i pozwolenie, czy to już będzie za późno? No bo procedura z tego, co się orientuje, to będzie najpierw pieniądze na dokumentację, na pozwolenie czegoś takiego, a dopiero później realizacja tego. Panie Przewodniczący, Szanowny Radny Jakubie, ja tylko poinformowałam, że w budżecie na 2019 nie ma żadnych pieniędzy, ani na dokumentację, ani na nic innego. Z pewnością musi to być zmienione, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było nic realizowane w Iłowie. Tego nie wyobrażam i na każdej sesji będę o
to walczyła. Ale jeśli chodzi o składanie wniosków, no to niektóre wnioski są składane bez wymaganej dokumentacji. Było tak robione w ubiegłych latach i być może, że taka możliwość jest. Ja zapytam się pani dyrektor Dębowskiej, czy ten rok również będzie w tej formie, że można będzie składać wnioski do jakiegoś źródła finansowania, gdzie te dokumenty nie są potrzebne, dokumentacja. Bo wiadomo, że dokumentacja, żeby ją zrobić, na to trzeba troszeczkę czasu, no i pieniądze, żeby mieć taką dokumentację. Tak jak mówię, w budżecie, nie ma nic na teren gminy i urzędu. Dziękuję bardzo. Z tego, co tutaj dyskusje były, widać, że sesja odnośnie dróg jest bardzo tutaj potrzebna, konieczna i tylko i wyłącznie odnośnie dróg powinni być zaproszeni przedstawiciele gmina, powiat, województwo, osoby decyzyjne przede wszystkim. Kończąc już, jeszcze prawa powiatowa. Tak, drodzy Państwo, ja tak tylko kilka słów. Jak zapewne wiecie, no niedawno objęłam tą funkcję, wdrażam się w to wszystko, staram się słuchać jednej strony i drugiej strony, jak te problemy rozwiązać. Jak wiemy, powiat też się boryka z problemami finansowymi na inwestycje. Musimy się jakoś wspólnie dogadywać. Jak wiemy, w tamtym roku wykonane były tutaj na terenie gminy Iłów też pewne inwestycje, jeżeli chodzi o most w Lasowce i tak dalej. Ponieważ też w powiecie są duże problemy finansowe, jeżeli chodzi, no musi też pomagać szpitalowi, tak, pewne różne takie wydatki, czasami nieprzewidziane. Więc musimy też w miarę współpracować, starać się, żeby dla naszej gminy też pozyskać jakieś pieniądze, ale musimy też brać pod uwagę środki jak gdyby z zewnątrz, na które, że tak powiem, możemy pozyskać pieniądze. Będziemy tutaj rozmawiać w sprawie dzisiaj zgłoszonego przez pana chodnika. Nie wiem, na jakim etapie faktycznie no, byliście państwo dogadani, że tak powiem. Jakby pan mógł tak konkretniej powiedzieć, kiedy były, że tak powiem, te rozmowy prowadzone, bo już jak pan mówi, że są opracowane dokumenty i tak dalej, jakie to uzgodnienia były, żebyśmy mogli przekazać, przypomnieć ewentualnie, no bo może tutaj pani Wanda jest wdrożona, ja jeszcze no, nie słyszałam, że tak powiem, na ten temat wcześniej, jest to dla mnie to, co pan dzisiaj powiedział, nowością, więc jakby pan mógł mi po prostu przedstawić sytuację. A to już może po sesji, tak prywatnie, nie na publiczny, żebyśmy już kończyli. No dobrze, w każdym bądź razie, no tak, żebyśmy wiedzieli, o co konkretnie zapytać, tak, i jak konkretnie podejść do tego problemu. No i zobaczymy, co nam się uda, że tak powiem, dla Państwa odpowiedzieć i wynegocjować, tak? No dobrze, to tylko tak chwilkę jeszcze, bo może nie będzie już udany głosu, że tak powiem, uzyskać. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym 2019 roku. Przede wszystkim zdrowia, no i sukcesu w życiu zawodowym, prywatnym. No i czego Państwo sobie życzycie? Dziękujemy bardzo. Jeszcze pani sołtys Gierzyc. No przepraszam, pozwolę jeszcze sobie coś powiedzieć, bo tak słucham, każdy ma jakieś potrzeby. Ja już tamtemu wójtowi powiedziałam kiedyś, że Gierzyce zostały same sobie. Prosiłabym wójta i radnych, żeby cokolwiek w tych Gierzycach zrobić. Bo żeby nie druga tura wyborów, to i tego asfaltu koło kościoła by nie było. Ja widzę, że w ogóle na Gierzyce mieliśmy trudności z ściągnięciem jakichkolwiek pieniędzy. W niektórych stronach się robi asfalty, potem wydamy remisję, nie wiadomo tam co jeszcze, a inni mogą nie mieć nic. Proszę trochę to mówić jakoś sprawiedliwiej. Dziękuję. Pani zdrowia, bo tak sobie siedzę i sobie myślę, gdzie specjalistów, rehabilitantów i tak dalej, a może byśmy najpierw zaczęli od tego, że ściągnijmy w ogóle tych specjalistów, bo mamy gminę i dużo, nie mamy ani ginekologa, a mamy dużo młodzieży, nie mamy po prostu różnych takich potrzeb. Mamy tylko takie, co mamy, a po innych musimy wiedzieć, czy nie, 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 czy nie
Bardzo dobry głos. Dziękuję Państwu. Ja tylko jeszcze jedną rzecz i potem oddam Wasiliku Radoszczowi. Prosiłbym posłuchać, bo poproszono mnie z racji tego, że jestem prezesem PSL-u w Iłowie o przedstawienie mieszkańcom gminy Iłów. To pójdzie dalej. Komunikatu zarządu powiatowego, prezesa zarządu wojewódzkiego PSL-u odnośnie osoby radnej powiatowej, która startowała z komitetu PSL-owskiego, że PSL odcina się od tej pani Anety, konkretnie Rozkosz. Ona nie była i nie jest członkiem PSL-u i jej wszystkie działania są po prostu w tym momencie prywatne i robi to, co po prostu sama uważa za słuszne. Nie idzie drogą, że tak powiem, z PSL-em po prostu. Od momentu wyborów jest na własną po prostu rękę i poproszono mnie o przedstawienie takiego komunikatu. Dziękuję. To może jeszcze odniosę do tego komunikatu. Drodzy Państwo, ja tak uważam, że zawsze jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I zawsze trzeba dbać o współpracę dobrą, nie tylko pamiętać o osobach w tym momencie, kiedy one są właśnie potrzebne, tak jak tutaj może pani Wanda też ktoś taki powiedział, tak? Trzeba zawsze pamiętać o tym, że ten drugi człowiek też zawsze istnieje i jeżeli kogoś prosimy o współpracę, to współpracujemy z nim do końca. I tyle, co bym miała do powiedzenia. Myślę, że można z tego jakieś już wnioski wyciągnąć. Jeżeli ktoś by chciał, ja powiem tak. Nigdy nie zajmowałam się żadną polityką swojej pracy. Jak zapewne Przemek sam potwierdzisz, tak? W momencie, kiedy poproszono mnie, żeby w imieniu, żeby dla dobra gminy wystartować w wyborach, tak naprawdę w pierwotnej wersji, nikt nie powiedział, że to będzie z PSL-u czy z innej. Były jak różne, od początku wiedziałeś, że z PSL-u? Były różne możliwości, a że powiem tak, ja nie mam nic przeciwko PSL-owi ani żadnej innej partii. Powiem tak, że mi się zawsze wydawało, że rywalizacja jest w momencie, że jest w momencie, jak gdyby, kiedy zakończą się wybory. A kiedy zakończą się wybory już i trzeba coś dla dobra mieszkańców, że tak powiem, wspólnie pracować, to nie walczymy tylko dla swoich stanowisk, tylko walczymy dla ludzi. I powiem szczerze, że liczyłam, jeżeli jestem z jakąś grupą osób, to że powinnam móc na nich zawsze polegać, tak? A nie w momencie, kiedy jestem im tylko potrzebna. Na chwilę. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja szedłem z Wami do tego, co tutaj się mówiło na tej sesji, natomiast ja mam obowiązek informacyjny wójta gminy do przekazania, tak? Do tego tematyka dotyczyła głównie dróg, natomiast chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, w dniu 13 grudnia bieżącego roku wpłynęło pismo od prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie. To jest prawny obowiązek informacyjny, który ja Wam przekazuję. Otóż prezes zwrócił się do wójta gminy już z zapytaniem, czy będzie możliwość zatrudnienia na terenie gminy Iłów w roku 2019 osób, które będą wykonywały karę ograniczenia wolności. Będzie to 15 osób, które być może Sąd Rejonowy w Sochaczewie skieruje na podstawie wyroków Sądu Karnego w sekcji wykroczeń do pracy, tak? Taką informację wójt gminy Iłów prezesowi Sądu Rejonowego w Sochaczewie udzielił, wskazując w piśmie, że w wysłanym 20 grudnia, iż na terenie gminy Iłów, w urzędzie gminy dokładnie, ponieważ taką jednostką organizacyjną, w której będzie wykonywana kara ograniczenia wolności, jest urząd gminy Iłów, będziemy w stanie zatrudnić 15 osób w okresie 8 miesięcy w wymiarze łącznych godzin od 20 grudnia. To Panie Wójcie, miałem to powiedzieć, więc poinformowałem radnych, to jest obowiązek wynikający z ustawy, także tak to będzie wyglądało. Proszę przekazać o tej drodze. Aha. No proszę, dobrze. Jeszcze ostatnia informacja, to już dla radnego Pawła Wójcika. Też chciałem powiedzieć, iż w dniu 20 grudnia temat drogi został Pawle zakończony, tej drogi zajętej pod działkiem 12/1. Tym samym dla Ciebie informacja, iż ta droga stanowi już posiadanie samoistne gminy. Dziękuję, że w imieniu mieszkańców Pędzykowa, że po 20 latach udało się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze tylko dosłownie minutę, drodzy Państwo. Bo mamy 2019, zaraz w przyszłym tygodniu. Chciałem przypomnieć, że urząd w środę pracuje od 9 do 17, a że 2 stycznia to środa, czyli zaraz po Nowym Roku, czyli od 9 do 17, ale 2 stycznia, tylko i wyłącznie 2 stycznia, tak, żeby ci, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, nie spotkali się z tym, że urząd jest zamknięty o godzinie 7.30, będziemy pracowali od 7.30 do 17, ale to wyjątkowo 2 stycznia. Następną środę już 9 stycznia, to już będzie od 9 do 17 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na drzwiach w urzędzie wisi taka informacja. Także tylko przypominam, dlatego że 2 stycznia no to po prostu będzie środa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy o głos księdza Szanowny Panie Przewodniczący, no, sesja Rady Gminy to chyba nie jest od jakichś spotkań PSL-u, czy PiS-u, czy SLD, czy czegokolwiek innego, ani rozliczeń wyborczych. No nie. Więc zajmijmy się tym, co dotyczy gminy i naszego regionu tutaj. To jest nasze stanowisko. Oczywiście, ale no mówię. Nie rozmawiamy o budżecie, o sprawach gminnych, mam na myśli inwestycjach, jakichś innych sprawach, a nie rozliczamy z wyborów, bo to nie jest ten miejsce i ten czas. Dziękuję. Poprosimy księdza. Męczeni jesteście. Miejcie jeszcze minutę cierpliwości. Szanowni Państwo, noszę mundur, który nazywa się sutanną. Pamiętam księdza z takiej parafii spod Warszawy, kiedy przyszli niemieccy oprawcy i nakazali mu zdjąć tę sutannę. Odpowiedział, że nigdy jej nie zdejmie. Więc szczuli go psami. I te wściekłe psy zdarły z niego tę sutannę. To wielki ksiądz, pewnie jest wysoko w niebie. Gratuluję panu wójtowi, że ma swojego księdza Średzińskiego. Opatrzność sprawiła, że księdza Zdzisława znałem dużo wcześniej, jeszcze jako wikariusza. Pochodzimy z tego samego dekanatu w Warszawie. On z Kamionka, ja z Wrocławka. Jak znam Zdzisia, a wiem, że on jest na swój sposób nadal obecny w Iłowie, bo jako pierwszy z księży kazał się pochować na tym cmentarzu. Nie lubił, kiedy mówią o nim rzeczy, które chciałby pozostały w dyskrecji zachowane. Nie czynię tutaj, Panie Boże, jakiejkolwiek uwagi do tego, co zostało powiedziane. Ale gdy oglądałem relacje TVP Info od państwa Ambroziaków, padały różne zdania. Ja mam na imię Krzysztof, nazwisko Borucki, ale gdy doszła do mnie wieść o pożarze u państwa Ambroziaków, to jeszcze tego samego dnia powiedziałem, zaraz w niedzielę poproszę parafian, żeby złożyli swój dar serca dla państwa. I tak było, była zbiórka, to co zebraliśmy, nie będę tutaj mówił ile, to można dopytać, sprawdzić. Zawieźliśmy do państwa Ambroziaków. Wiem, że inne parafie też zbierały, chociażby parafia w Młodzieszynie. A jakoś tej relacji nikt nie powiedział, że są parafie i parafie były tymi pierwszymi, które przyszły z pomocą. To trochę tak nie po prostu i nie po domowemu, ale czynię wielokrotek.
Poza tym cieszę się bardzo, że Państwo macie tak ogromną troskę o ludzi starszych. Dobro im ofiarowane wraca. I jeśli będziemy pamiętali o nich, to będzie się i nam żyło lepiej. Kolejna rzecz. Moja mama mówiła mi: synku, w domu są dwie rzeczy najważniejsze. Firanki w oknach i dywan. Przenosząc to na realia naszej gminy, dobrze, że są drogi, jest ich wiele. Dużo zostało zrobionych, jest ten 11 rok. Jeśli by ktoś powiedział, że nic w tej materii nie było zrobione, to kłamie. A jeśli by ktoś chciał się przepychać łokciami i mówić, to ja, to nie tak. Mój sąsiad, sympatyczny pan Kunc, był uprzejmy powiedzieć, że tu jakieś rozliczania były. Ja nie słyszałem nic, panie radku. Nie było żadnych rozliczeń. Pani radna powiatowa wstała i chciała powiedzieć dziękuję. Dziękuję, że były głosy na mnie, że dostałem najwięcej w powiecie. Ma do tego święte prawo. Żadne rozliczenie. Piękny jest człowiek, który potrafi dziękować. I cieszę się, że pan 4 razy wstał i był widoczny na sesji. Życzę panu, żeby takich wystąpień było kilkadziesiąt na każdej. Kibicuję panu. Powiedziałem to panu. I jestem. Pocieszę się, kiedy każdy radny czy radna coś chce powiedzieć z serca. Natomiast skoro mowa o spektaklu, który się zakończył, a tytuł tego spektaklu to Wybory, to kurtyna została zamknięta. A idzie nowy rok. Będzie odliczał kolejny czas kadencji, tak? Aż do następnych wyborów. Kochani, nie chciałbym, żeby wybory były okazją do mówienia nieprawdy. Tak nie może być. Merci. Nie chciałbym, żeby wybory były okazją do tego, żeby komuś odbierano godność. Ja nie należę do PiS-u, do PSN, do SLD, do koalicji, POKO. Nie, to są rzeczy poza mną. Ale boli mnie, a do mnie przyjdą wszyscy. Jeśli mi będą mówić, że ludzie na siebie wpływają, że mówią nieprawdę, że się żrą. Nikt z obecnych na sali nie jest właścicielem tej ziemi, tej gminy. Żaden urząd, który tutaj jest realizowany, nie jest urzędem moim prywatnym. Wszystko, co robimy, czynimy w imieniu Rzeczypospolitej. I tak jest napisane w Konstytucji. Jeśli będzie nami rządziła prywata, no to my już z historii to przerabialiśmy. I wiemy, czym się to skończyło. Nie gniewajcie się na mnie za te słowa. Pan sołtys Mieczysław będzie miał niedługo imieniny. Nie wiem, jak on to robi, ale jego tajemnice wszyscy kochają. Jest tutaj w naszej gminie tylu pięknych ludzi. Patrzmy na siebie przez to, co nas łączy, a nie przez to, co nas dzieli. A jako ksiądz, to tak, Pan Bóg mi dał być bardzo wysoko i musiałem zejść kilka schodków na dół. I byłem na parafii, która liczy 460 osób, a
potem z awansem poszedłem na parafię 600 osób, aż wreszcie trafiłem do Królewskiego Iłowa, z czego, jak słyszy to słowo, pan Maciek się uśmiecha. Może nie doczytał pewnej lekcji z historii. Życzę mu, żeby to zrobił. Nie wiemy, co nas w życiu czeka. Idzie nowy rok. Życzymy sobie do siebie roku szczęśliwego, żebyśmy się cieszyli tym, co mamy. Szanujmy siebie. Rozmawiajmy ze sobą. Nie szkódźmy sobie. Ale mówmy zawsze prawdę. Panu przewodniczącemu Sławomirowi, panu przewodniczącemu Przemysławowi, pani wiceprzewodniczącej, przewodniczącej Urszuli. Poproszę o wyznaczenie pokuty. W każdym razie pani dyrektor Leokadii, która tutaj jest razem z nami, miała swoje imienny, i pani radnej Bandzie, i pani Anetce, która bardzo zgrabnie wypełniała wnioski. Niech pani pomyśli nad tym, żeby zapukać i przyjść tutaj wypełniać te wnioski, żeby pomagać. Ludzie będą szczęśliwi, pani będzie szczęśliwa i wszystko będzie dobrze. Wszystkim wam, moi drodzy, bardzo dziękuję. Panu wójtowi jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności. I wciąż przypominam, że w 59. roczniku można wiele dobrych rzeczy znaleźć. Czyli mówiąc szanowny punktu. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zostawiam jeszcze do przyjęcia protokół. Odpalcie maszyn. Proszę odpalić. Tak albo nie. Nie ma poświadczeń. Czy ktoś ma uwagi do protokołu? Albo tak, albo tak. Zdrawny. Czy ktoś ma jakieś uwagi odnośnie co do protokołu? Nie widzę. Więc głosujemy. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, z racji tej, że mamy koniec roku, przed nami nowy rok, w imieniu prezydium, przewodniczącego, także radnych, chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Krótko mówiąc, by ten przyszły rok był lepszy, a na pewno nie gorszy, jak ten mijający. Tak troszkę żartobliwie na koniec. Zdrowia, ale szczęścia przede wszystkim, bo jak mój znajomy mówił, na Tytaniku większość była zdrowa, jak to się skończyło, wiemy, więc przede wszystkim szczęścia dla Państwa bliskich, dla wszystkich mieszkańców gminy. Dziękuję. Proszę Państwa, dużo miłości, dużo wzajemnego zrozumienia i wielkiego szacunku dla bliskich.